Witam serdecznie wszystkich, którzy nas zdalnie obserwują, uczestniczą. Ja mianowicie witam pana burmistrza, witam panią, witam wszystkich kierowników, czyli naczelników działów, którzy nas obserwują i z nami śledzą dzisiejszą sesję. Witam wszystkich gości, którzy również zdalnie obserwują naszą sesję i śledzą, jak również witam was serdecznie, państwo radni. Przedstawię porządek obrad. Otwarcie 16 sesji 8 kadencji Rady Miejskiej uważam za odfajkowane, otwarte. Drugi punkt, sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Rabka Zdrój. 4. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. A więc podpunkt pierwszy. W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu gminy Rabka Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. W sprawie podpunkt 2. W sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 3. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki gminy Rabka Zdrój działającej pod firmą Zakłady Wodociągów i Kanalizacji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce Zdroju poprzez wniesienie przez gminę Rabka Zdrój wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości oraz wkładu pieniężnego. Podpunkt 4. W sprawie zmiany uchwały nr 22/196/92 Rady Miejskiej w Rabce z dnia 21 lipca 1992 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce oraz w sprawie nadania nowego statutu Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce Zdroju. 5. W sprawie przyjęcia strategii elektromobilności dla gminy. 6. W sprawie zmian w budżecie gminy. 7. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój na lata 2020-2023. To byłoby 7 projektów uchwał na wniosek pana burmistrza. Punkt 5. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej. 1. W sprawie nadania nazwy skwer profesora Jana Rudnika skwerowi zlokalizowanemu na działce ewidencyjnej nr 4189/16 w Rabce Zdroju przy ulicy Nowy Świat. Punkt 2. Drugi projekt uchwały w sprawie usytuowania posągu na granitowym cokole. Punkt 6. Porządku obrad. Informacja burmistrza Rabki Zdroju w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających gminą, osobą prawną oraz innych osób wydających decyzji w imieniu burmistrza Rabki Zdroju za rok 2019.
Punkt 7 porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Rawce Zdroju za rok 2019. Punkt 8. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Punkt 9. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 10. Zamknięcie sesji. Pytanie, czy macie Państwo jakieś pytania lub dodatkowe punkty do porządku dzisiejszych obrad? Nie ma. W związku z tym dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Sprawozdanie burmistrza Rawki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Proszę, panie burmistrzu, oddaję panu głos. Niech pan, nie może pan, jak pan zapyta, to niech pan czeka, dopóki tu się ludzie panu nie zaświecą, bo ludzie chcieli się do dyskusji włączyć, a rozumiem pan. Dobrze, Aleksandra chciała mówić chyba, nie? Proszę bardzo, pani Aleksandra zgłosiła się do głosu w sprawie porządku obrad. Panie przewodniczący, mam pytanie odnośnie uchwały 90. Nie słyszę. Nic nie słyszę. Panie przewodniczący, mam pytanie odnośnie uchwały numer 95. W tej chwili dostałam z sekretariatu SMS-a treści, że została zmieniona ta uchwała. Część kolegów, z tego co widzę, mają na papierze już tą uchwałę i ze zmianami, a część w ogóle tego nie ma, tylko dostali SMS-a. O co tu chodzi w ogóle? Jak jesteśmy traktowani? Chodzi mi o część radnych, którzy teraz dopiero dostali tę informację i to jeszcze SMS-em. Panie przewodniczący, jeżeli można, wyjaśni to pani skarbnik, bo pan wyniknął. Poniedziałek. I nikt o tym słowa nie powiedział, a dzisiaj rano my przychodzimy i ja w tej chwili, jak pan otworzył sesję, dostałam SMS-a, treści zaraz panu przeczytam. Szanowni radni, na poczty elektroniczne został wysłany projekt uchwał 95 po zmianach. To jak ja mam rozumieć tego SMS-a? A część radnych pokazuje mi, że mają na papierze już te zmiany. Więc pytam się, dlaczego rada nie jest traktowana cała jednakowo? Panie przewodniczący, można odpowiedzieć? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni radni. Pan burmistrz ma na to odpowiadać. Bo powiem, z czego to wynikało, jeżeli pani pozwoli. Pamiętacie państwo, rozmawialiśmy na komisji i ja wtedy mówiłem, że pani, która zajmuje się tymi wyliczeniami majątku i kapitału i udziałów, że była jeszcze rozbieżność co do dwóch punktów i doprecyzowanie tego może spowodować nieduże, ale jednak zmiany. I ta zmiana dotyczy ilu? 4000 chyba, ale to pani skarbnik później by wyjaśniła. Natomiast przykro mi, że pani radna tak jak nie ale panie burmistrzu, było przecież na, mam włączone, ta komisja i nic nie było na ten temat mowy. No to ja mówiłem, że może tam być jeszcze niewielka zmiana z tego względu, że pani rewident, która zajmowała się wyliczeniami tego majątku, to co żeście państwo pytali, dlaczego tego wcześniej nie zrobiliśmy, przekazując ten majątek aportem do spółki, to mówiłem państwu, że tam wynikało to z różnicy wyliczeń. I tutaj właśnie ta różnica będzie jeszcze około 4000 i to chciałbym właśnie, żebyście państwo wiedzieli, na czym to polega, ta różnica i których to jest punkta. Panie burmistrzu, chodzi panu o paragraf drugi, punkt B, tak? Wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 405 zł 08 groszy, tak? O to chodzi. Celem, bo tutaj w pierwszej uchwale jest 160 zł. Czyli to chodzi o tą poprawkę? Tak. Panie burmistrzu, tak. Muszę pan. Tak. To chodzi o to. W paragrafie drugim. Ale jeżeli
Państwa chcecie wyjaśnić to teraz, a nie przy punkcie, no to może to wyjaśnić również i obecnie pani skarbnik. Czy przy uchwale. Tak, przy uchwale nie będzie wyjaśnione. Ale pana słyszymy bardzo źle, niewyraźnie w ogóle. To powiedziałem w ten sposób, że chodzi, tak jak pani powiedziała, o paragraf drugi, natomiast zadałem pytanie, czy miałoby to być wyjaśnione przy uchwale, czy obecnie? Bo wynika z tego, że jest włączonych dużo mikrofonów i to przez to. Dobrze, może zrobimy w ten sposób, że poprosimy panią skarbnik przy omówieniu, przy głosowaniu nad uchwałą o wyjaśnienie szczegółów. A teraz przejdźmy do akceptacji porządku obrad. Wniesienie nowej wersji, to co powinno być przed głosowaniem uchwały. No przed głosowaniem uchwały poprosimy panią skarbnik o to, żeby wyjaśniła wszystkie jakieś nieścisłości, które państwo macie. Chodzi o dobrze. Przede wszystkim zmiany, to muszą być jakby dwie uchwały są. Dwie uchwały są, bo jest nowa zmiana uchwały 95. Zmienia się treść, a nie są wprowadzone do zmiany w porządku obrad. Nie no, pani radna, przecież uchwała była wprowadzona, pani wiedziała dokładnie, nastąpiła tylko korekta i my te korekty nieraz przed podjęciem uchwały nanosiliśmy i było bez problemu. A nie było na to czasu, panie przewodniczący, od poniedziałku, żeby nas łaskawie poinformować na przykład wczoraj SMS-em? Proszę panią, no... robić, tylko tak jak mówię, dzisiaj w tej chwili dopiero dostarczono mi wersję papierową. Pani radna, ja też dostałem dzisiaj tą informację i też tak samo jak i pani podszedłem do tego, że po prostu to naniesiemy do projektu uchwały korektę o te 405 zł i 8 groszy, które wynikła ze złego podliczenia przy opracowaniu ogólnej uchwały. Nie podoba mi się, panie przewodniczący, takie traktowanie rady. Proszę panią, dobrze. Panie przewodniczący, wiemy, że pan nie mówi prawdy, to co pan teraz powiedział, że pan w ostatniej chwili, bo panu nie wierzy, bo już się zdarzyło parę takich przypadków. Dlaczego pan mówi nieprawdę? Panie Darku, wiara polega na tym, że należy ludziom wierzyć i ufać. Na tym polega słowo wiara. Proszę państwa, kończymy na ten temat dyskusję. Naniesioną macie poprawkę, korektę przed głosowaniem. Poprosimy panią skarbnik o szczegółowe wyjaśnienie. Następnie będziemy głosować nad ustawą, nad uchwałą. Dziękuję. Czy do porządku obrad jeszcze ktoś z państwa? Koniec dyskusji na ten temat. Do innych punktów macie państwo, czy jeszcze jakieś wnosicie zastrzeżenia? Proszę, pan Marek Ciepliński. Ja wnioskuję o wycofanie tej uchwały z tego względu, że ja też nie zapoznałem się tutaj z uchwałą ani z treścią, bo nie ma możliwości teraz odczytania maila. Dobrze, kto jeszcze chce zabrać głos? Ja bym prosiła panią prawnik o wypowiedź w tej kwestii. Czy ta poprawka, bo to jest normalnie nowa zmiana uchwały, czy powinna być przegłosowana? Przed przystąpieniem do obrad. Dobrze. Czy będzie pani prawnik, jest możliwość dostępu? Dobrze. Koniec dyskusji na ten temat. Będziemy konsultować z panią prawnik. W tej chwili nie stworzę jej od razu. W związku z tym przejdźmy do następnego punktu realizacji porządku. A ten będziemy, nad tym się będziemy zastanawiać w momencie, kiedy... Ale czy można panią prawnik poprosić, żeby się wypowiedziała w tej kwestii? Czy to musimy osobną uchwałę, czy nie? Pani Małgorzato, pani radna, łączymy się z panią prawnik. Łączymy się. Proszę, już kończmy to, bo nie dojdziemy do ładu z tą sesją nigdy. Proszę, pan Marek, ostatnie słowo i koniec. Słucham pana, panie Marku.
Panie przewodniczący, ja złożyłem wniosek o wycofanie tej uchwały i proszę o przegłosowanie tego wniosku, czy na tak, czy na nie. Proszę pana, panie radny, to jest tylko korekta do uchwały i my nie będziemy w tej chwili brali możliwość głosowania tego projektu uchwały, bo jest to korekta, a nie zmiana całej uchwały. Ona jest w porządku obrad, przedstawiona, korektę naniesiemy w czasie, przed głosowaniem i w czasie głosowania państwo się wypowiecie, czy ją przyjmujemy, czy ją nie przyjmujemy. Dziękuję. Kto jeszcze? Do porządku obrad nie ma. W związku z tym oddaję głos panu burmistrzowi w punkcie drugim. Sprawozdanie burmistrza Rabki z działalności międzysesyjnej. Proszę panie burmistrzu. Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki Zdrojów za okres od 30 września do 28 grudnia 2020 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 13 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 10 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących, 5 zarządzeń dotyczących wykonania budżetu, zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2020 rok i realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, 4 zarządzenia, przyjęcia scentralizowanych zasad rozliczania VAT w gminie Rabka Zdrój, jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym, 1 zarządzenie, 3 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące spraw przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i użyczenia zgodnie z wykazem wywieszonym przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w sprawie wprowadzenia uzupełnienia w jednolitym rzeczowym wykazie akt, 1 zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Rabka Zdrój w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny, 1 zarządzenie. To zostało nam, że tak powiem, trudno powiedzieć narzucone, ale każda gmina została zmuszona, by coś takiego przygotować i przyjąć. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 4 pełnomocnictwa, które zostały udzielone. 1 upoważnienie dla pana Tomasza Rajcy, kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do reprezentowania gminy przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu. Pełnomocnictwo dla pana Krzysztofa Studzińskiego do reprezentowania gminy Rabki Zdrój w oględzinach sądowych. Pełnomocnictwo dla adwokat pani Natalii Wabik, zastępstwo procesowe przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu przeciwko firmie Green West z siedzibą w Gryfinie. Pełnomocnictwo dla Tomasza Rajcy, kierownika ZGM-u do reprezentowania gminy Rabka Zdrój przed sądem w Nowym Targu. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 7 upoważnień z rejestru ORG, które dotyczyły między innymi upoważnienia pani Anety Kozłowskiej i pani Urszuli Filas do przeprowadzenia kontroli zgłoszonym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w punkcie przedszkolnym, upoważnienie pracowników Wydziału Kontroli do przeprowadzenia kontroli w Wydziale Architektury, upoważnienie pracowników Wydziału Kontroli do kontroli w Wydziale ORG, kwestia urlopów, zastępstw, nieobecności pracowników Urzędu Miejskiego, to były 2 upoważnienia. Upoważnienie pana Adama Radania, podinspektora Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim do odbioru korespondencji niejawnej z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Upoważnienie pracowników Wydziału Kontroli do kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Kultury. W wyżej wymienionym okresie wydałem 4 zarządzenia wewnętrzne burmistrza jako kierownika urzędu. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych profilaktycznych posiłków i napojów. 2 dotyczące powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań pod nazwą kompleksowe zimowe utrzymanie przejezdności na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w sezonie zimowym 2020-2021. Powołanie komisji przetargowej na zadanie
przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Ponicach i powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą remont drogi gminnej ulica Gancarska w Rabce Zdroju. Informacje na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Przygotowanie dokumentacji projektu uchwały do wniesienia aportem do spółki zakładów wodociągów i kanalizacji, spółka z o.o. terenu oczyszczalni ścieków wraz z budynkami i urządzeniami. Przygotowanie porozumień z właścicielami nieruchomości oraz wykonanie części dokumentacji niezbędnej do nabycia nieruchomości zajętej pod drogi w Rabce Zdroju i Ponicach. Spotkanie z mieszkańcami i opracowanie oraz przesłanie do zaopiniowania obsłudze prawnej urzędu pod względem formalno-prawnym dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku do Sądu Rejonowego w Nowym Targu o zasiedzenie działek drogowych w Rabce Zdroju, ulica Sierantówka. Ujawnienie w księgach wieczystych własności nieruchomości nabytej z mocy prawa w Chabówce. Przygotowanie dokumentacji oraz uczestnictwo w mediacji w przedmiocie bezumownego korzystania przez gminę Rabka Zdrój z nieruchomości w Rabce Zdroju przy ulicy Słowackiego. To jest ćwiczeniówka. Przeprowadzenie postępowania na dzierżawę działek rolnych na okres 10 lat przy ulicy Poniatowskiego i Bystrej. Użyczenie działek na rzecz Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy na realizację inwestycji rowerowej na okres 7 lat. Są to miejsca postojowe, gdzie można, mając rower, się zatrzymać. One byłyby zlokalizowane na Słonym przy wyciągu w Parku Zdrojowym w Miasteczku Komunikacyjnym w Ponicach pod Polaną. Następnie w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tutaj budowa placu zabaw w Rdzawce. Podpisano umowę z firmą Piotr Omylak, Lipnica Wielka na kwotę 409 029 007 groszy. Ogłoszono postępowanie do dokończenia realizacji zadania pod nazwą budowa placu wodnego placu zabaw. I tutaj wpłynęły nam trzy oferty. Jedna oferta to jest Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru z Rzeszowa. Druga oferta to jest APIS Polska z Jarosławia. I trzecia oferta firma handlowo-usługowa Kośmider, Stanisław Kośmider, ulica Słoneczna, Rabka Zdrój. Ogłoszono przetarg nieograniczony na kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołec, Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2020-2021. Zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka Zdrój i tutaj wpłynęły oferty konsorcjum firm Zakłady Komunalne ulica Kmińskiego 46 i firma Kośmider ulica Słoneczna 24 Rabka Zdrój. Następnie firma Kopex Marcin Krupa Wojciech Soka ulica na Banie. Postępowanie dla części zostało unieważnione. Dla części drugiej zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone. Postępowaniu złożona została jedna oferta i to była firma usługowa Stanisław Wójciak, ulica Poniatowskiego, Rabka Zdrój. Część trzecia, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte. No i tutaj złożona została jedna oferta. Postępowaniu dla części tej trzeciej, czyli Zaryte, mamy dwie oferty, czyli Zakłady Komunalne, ulica Kilińskiego 46, Rabka Zdrój oraz firma Jurtex, ulica Potrańska 29, Rabka. Zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Ponice i tutaj w postępowaniu została złożona jedna oferta usługi ziemne pana Adam Ponicki, Rabka Zdrój. Ponice 140, Rabka Zdrój, jeżeli chodzi o kod. Piąta część
zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rdzawka. Tutaj zostały złożone dwie oferty. Firma Rapacz, wykopy ziemne i roboty budowlane Rdzawka 80 oraz Zbigniew Starmach, Rdzawka 144A. I tutaj została wybrana druga oferta za kwotę 95 076 zł. Dla części piątej, tak jak to powiedziałem, czyli Rdzawka, wybrana została oferta. Część szósta to było zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Chabówka i tu została złożona jedna oferta, firma Jurtex, Teresa Paternoga, ulica Potrańska 29, i to postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono postępowanie na zadanie przebudowa drogi do osiedla Krupówka w Płonicach. Ogłoszenie postępowania na remont drogi ulicy Gancarskiej w Rabce Zdroju. Termin składania ofert jest do dzisiaj. W przygotowaniu postępowania są na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Rabka Zdrój w 2021 roku. Zimowe utrzymanie na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój będzie drugie postępowanie, z tego względu, że kwoty, które zostały tam przeznaczone, oferty były dużo wyższe od kwot, które przeznaczyliśmy jako gmina. Zakup wyposażenia w ramach zadania zaangażowana szkoła. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytań ofertowych, realizowany przez Wydział IRG. Wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Rabka Zdrój. Otwarty przetarg na zadanie przebudowa drogi na osiedle Krupówka w Płonicach. Na realizację przedmiotowego zadania gmina zamierza przeznaczyć 100 tysięcy złotych brutto. Wpłynęła tu tylko jedna oferta i jest to firma pana Kośmidra. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w 25-leciu powstania szkoły dla dzieci niewidomych w Rabce Zdroju. W Krakowie uczestniczyłem w negocjacjach w sprawie odszkodowania za budynek ćwiczeniówka w Rabce Zdroju. Spotkałem się z panem Czesławem Langiem w sprawie przyszłorocznego wyścigu Tour de Polonie. Uczestniczyłem w ślubowaniu klas pierwszych w szkole podstawowej nr 1 w Rabce Zdroju. Spotkałem się z dyrektorem Euroregionu Tatry. I to byłoby tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie burmistrzu. Jeżeli pan już jest przy głosie, ja chciałem zapytać o taką rzecz. W poniedziałek społeczeństwo rabczańskie zostało po prostu zaskoczone informacją i zbulwersowane informacją, że 1/4 Rabki praktycznie zostanie podjęta strefą, tak zwanego strefą konserwatorską. Jest to dosyć duży obszar Rabki, który nikt z nami nie konsultował, nie rozmawiał. Czy pan burmistrz mógłby nam ten problem bliżej naświetlić? Bardzo dziękuję za przypomnienie jeszcze tej sprawy. Faktem jest, że otrzymaliśmy w piątek dokument dotyczący, że Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie podjął decyzję o, na dzień dzisiejszy zostało to powiedziane, że na razie dyskutujemy na temat przygotowania i wprowadzenia takiej strefy. W momencie, gdy zadzwoniłem i zapytałem również w tej sprawie, to odpowiedziano mi, że no wie pan, obowiązkiem gminy jest podanie tej informacji do publicznej wiadomości. Nigdy dotychczas nie było robione coś takiego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, bo dotychczas było tak, że wpisywane były poszczególne budynki, jako ewentualnie budynki obejmujące czy znajdujące się w strefie tam, gdzie mieliśmy starą część uzdrowiska, czy tak jak wpisano budynki z mlekodajówki, gdzie była to stara część, jak to określał konserwator Rabki, jako
wsi kiedyś w przeszłości. Natomiast dzisiaj przygotowano prace dotyczące, czy prowadzi się prace dotyczące wpisania jako zespołu urbanistycznego. Słusznie tu pan zauważył, że jest to ogromny obszar. Natomiast w momencie, gdy zadałem pytanie pani, która pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatora Zabytków, to pani powiedziała tak, że niezależnie od tego konserwator ma prawo i takie działania podejmuje. Że zostały takie prace zrobione, czy wykonane, czy prowadzone są również w innych gminach, tak samo jak i u nas. Natomiast tam jest to, co pan słusznie zauważył, tam jest jeszcze taka sprawa, że w wielu przypadkach, jeżeli zostanie to wpisane, to w tym momencie wszelkie prace, nawet jeżeli to będą budynki, które mają po, tak jak nawet bloki na osiedlu Orkana czy na ulicy Sądeckiej, jeżeli to zostanie wprowadzone do strefy, to w tym momencie wszelkie prace, które tam będą robione, i tak będą wymagały opinii konserwatora. Niezależnie, czy jest to budynek zabytkowy, czy nie. I tutaj prosiłbym, bo dlatego daliśmy to też na stronę internetową, prosiliśmy też, żeby zostało to umieszczone na portalach internetowych, z tego względu, że dla konserwatora stroną, my możemy wyrazić stanowisko nasze jako gminy, ale dla konserwatora stroną są właściciele nieruchomości. Dlatego podaliśmy tam i adres, i telefon, właśnie z tą prośbą, żeby mieszkańcy tak samo no, pilnowali swoich nieruchomości, bo my ze swojej strony jako samorząd działania podejmiemy, ale tutaj również praktycznie każdy z mieszkańców będzie miał możliwość wyrażenia swojego zdania i swojej opinii. Termin, który jest, to jest termin do 6 listopada, z tego względu, że liczony on jest od momentu, kiedy my dokument otrzymujemy i wywieszamy go właśnie na tablicy ogłoszeń. Myśmy to otrzymali w piątek. Także tutaj tych ileś tam jeszcze dni zostało, natomiast no bezwzględnie każdy ma tutaj prawo wyrazić swoje zdanie. I każdy z mieszkańców może również tam, gdzie ten jego budynek czy ta nieruchomość jest wpisana czy zaznaczona, że znajdzie się w tej strefie, może to swoje stanowisko wyrazić. Natomiast tak jak zostało w tym dokumencie zapisane, który otrzymaliśmy, to wpisano właśnie tam coś, że stroną postępowania i ewentualne uwagi mogą wnosić osoby, które są właścicielami nieruchomości na obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków oraz każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy to postępowania. Więc tu my jako interes prawny, jako gmina mamy i my swoje stanowisko jak najbardziej wyrazimy, ale tak jak zostało powiedziane, właśnie użytkownicy wieczyści tych nieruchomości. Ja myślę, że poprosimy między innymi proboszczów tutaj naszych dwóch rabczańskich parafii, żeby również z tą informacją dotarli do mieszkańców, bo no nie każdy też korzysta z internetu, no i nie wszyscy wszystkie informacje, które są na naszej stronie Urzędu Miasta, też czytają. Natomiast myślę, że dotyczy to bezwzględnie dla nich istotnych i ważnych spraw, i byłoby dobrze, żeby każdy tą informację posiadał, żeby miał tą świadomość tego działania. To chyba tyle, chyba że do mnie ewentualnie jeszcze jakieś pytanie w tej sprawie. Dziękuję panie burmistrzu. Ja myślę tak, że w punkcie 9 we wnioskach radnych i tak dalej będzie czas się zastanowić w międzyczasie i pytania w tej sprawie na pewno radni do pana skierują. Teraz byśmy przeszli do punktu trzeciego, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Rabka-Zdrój. Panie burmistrzu, proszę dwa słowa na ten temat. Szanowni państwo, to przygotowała pani Aneta z Wydziału Edukacji. Natomiast ja chciałbym się odnieść i pewne informacje jeszcze państwu przekazać związane z naszą edukacją. Jeżeli państwo pozwolicie, w kilku zdaniach powiedziałbym jeszcze o kwestii związanych ze środkami finansowymi. Jak państwo pamiętacie,
bośmy mówili, że została nam odcięta naliczona subwencja o 700 tysięcy. Póki co prowadzimy nadal korespondencję z Ministerstwem Edukacji w tej sprawie. Z czego to wynikało? Z tego względu, że wyliczenia, które zostały przedstawione nam, proszę pamiętać, że zostały nam przedstawione wyliczenia przez Ministerstwo Edukacji, to nie, że myśmy sobie sami wymyślili. I w związku z tym prosiliśmy i prosimy nadal o wyjaśnienia. W międzyczasie, jak Państwo pamiętacie, od 1 września była również podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli. Dla nas do końca tego roku to jest dodatkowa kwota 300 tysięcy. Subwencję, którą otrzymamy wyższą według założeń na rok przyszły, to jest o kwotę 300 tysięcy, więc ona nie będzie w stanie nam pokryć nawet tych podwyżek, które będą w tym roku, nie licząc tej brakującej kwoty 700 tysięcy, o którą mamy niższą, którą obcięto na początku tego roku, w momencie, to jest ta różnica między subwencją wyliczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i kwotą, którą faktycznie otrzymała gmina. Więc prosiłbym, żeby o tym pamiętać, Szanowni Radni, żeby mieć świadomość tego, bo to są pieniądze, które dostaniemy, czy otrzymamy jakby niższe w roku przyszłym. Natomiast w roku 2019-2020 mamy 3 przedszkola, które prowadzimy my jako samorząd, czyli przedszkole numer 1 tutaj na Orkana, przedszkole numer 2 naprzeciwko teatru oraz przedszkole w Chabówce. Mamy również 2 punkty przedszkolne, to są punkty przy szkole podstawowej numer 4 w Zarytym i przy szkole podstawowej w Ponicach. No i oczywiście 7 oddziałów przedszkolnych, czyli przy naszych wszystkich szkołach. No i jedno przedszkole mamy, zespół przedszkoli specjalnych dla dzieci przewlekle chorych, które znajdują się właśnie w uzdrowisku, ale również właśnie w instytucjach sanatoryjnych na terenie Rabki Zdroju. Jeżeli chodzi o liczbę dzieci w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnym, to w roku 2019-2020 ilość tych dzieci zmniejszyła się nam o 49 dzieci. Patrząc na subwencję oświatową na jednego ucznia w przedszkolu i w tych oddziałach przedszkolnych, ta subwencja wzrosła, natomiast jak Państwo wiecie, w tamtym roku wzrosły również wynagrodzenia dla nauczycieli i wychowawców. No i mimo, że wzrosła ta subwencja na przykład z 4341 zł 99 groszy w 2019 roku do kwoty 4555 zł 89 groszy, czyli o przeszło 110 zł w przedszkolu naszym miejskim, no to jak Państwo wiecie, te koszty, które wzrosły, były dużo wyższe. I w tym momencie właśnie gmina, nasza gmina tą różnicę musi dołożyć. Jeżeli chodzi o nasze przedszkola, ja bym podał tylko takie zestawienie procentowe, ile dopłacamy my jako gmina. Jeżeli Państwo pozwolicie, to docelowo ja Wam taką informację, takie zestawienie przygotuję, tak jak to zrobiłem za ubiegły rok, dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o przedszkole miejskie numer 1, czyli na Orkana, my do tego przedszkola dopłacamy, czyli udział w wydatkach nas jest 50% 79 setnych. Tyle dopłacamy do przedszkola, czyli chyba, że wolicie Państwo kwotami, mogę podawać kwotami, ale mam nadzieję, że łatwiej będzie zapamiętać procentowo. Do przedszkola numer 2 dopłacamy jako gmina 83% 18 setnych i do przedszkola w Chabówce dopłacamy 62% 12 setnych, natomiast nie dopłacamy jedynie do zespołu przedszkoli specjalnych, czyli tych na terenie sanatoriów i
uzdrowiska, tam mamy lekką, taką niewielką nadwyżkę 6%. Tak to wygląda. Proszę również pamiętać, że mamy na terenie gminy 6 przedszkoli, które nie prowadzimy my. To jest niepubliczne przedszkole Wołynianka, niepubliczne przedszkole językowe Happy Teddy, niepubliczne przedszkole Loretto, niepubliczne punkt przedszkolny u sióstr Najświętszej Marii Panny. Następnie niepubliczne przedszkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Teresce i niepubliczne przedszkole językowe Babyland. Jeżeli chodzi o dzieci w przedszkolach właśnie tych niepublicznych, to tam liczba dzieci zwiększyła się globalnie o 19, czyli mówiąc inaczej, w naszych przedszkolach ubyło dzieci. Tak to jest. Dotacja, którą dajemy dla tych niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego, to w roku 2019-2020 wynosiła 1 097 054,42 zł. Także też proszę mieć tego świadomość. Natomiast jeżeli chodzi o inne gminy, to proszę również pamiętać, że nasze dzieci, z naszej gminy dzieci też chodzą do przedszkoli na terenie innych gmin. No i tutaj ja może wymienię przynajmniej, które to są gminy i podam kwotę ogółem, żeby nie wymieniać wszystkiego. Czyli w gminie Raba Wyżej mamy jedno dziecko, w gminie Nowy Targ jedno dziecko, w mieście Nowy Targ jedno dziecko, w gminie Jordanów 5 dzieci, miasto Mszana Dolna, tam mamy 3 dzieci z naszej gminy, które chodzą tam właśnie do przedszkola, w gminie Mszana Dolna, bo jest miasto Mszana Dolna i gmina Mszana Dolna, mamy po tutaj w gminie mamy jedno dziecko, w gminie Myślenice 3 dzieci i w gminie Bukowina Tatrzańska jedno dziecko i za te dzieci nasza gmina płaci 107 653,38 zł. Bo w ogóle nie słyszymy, co tam jest mówione. Słabo. O czym pan cały czas mówi? Mówię o oświacie jeszcze. Nie, my byśmy poprosili to na papierze, na wersji właśnie papierowej. Dostaniecie, to chciałem powiedzieć wam. Tylko wymyślam informaty, który wam powie wszystko. Pan skończył, panie burmistrzu? Nie, nie skończyłem, ale szanowni radni, to ja powiem jeszcze parę krótkich kwestii, jeżeli państwo pozwolicie. Natomiast nie ma problemu, całą tą informację prześlę w państwu w formie takiej prezentacji, jak najbardziej. Jak państwo wiecie, jeżeli chodzi o szkoły, mamy 7 naszych szkół i w roku 2019-2020 globalnie zmniejszyła się nam ilość uczniów o 102 uczniów. Natomiast jeżeli chodzi o ilość oddziałów, proszę zobaczyć, zmniejszyła się ilość o 102 uczniów, a oddziałów ubyło nam 4. Subwencja oświatowa jest również naliczana wyższa co nieco dla szkół, które mają w klasie mniej niż 18 uczniów. I taką subwencję dostaje, to jest ten dodatek, dostaje jeszcze szkoła podstawowa numer 4, szkoła podstawowa w Ponicach i szkoła podstawowa w Rdzawcu. Te 3 szkoły otrzymują jeszcze dodatkowo właśnie te pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o subwencję, którą otrzymujemy i to, co dopłacamy, jeżeli chodzi o gminę, to ja bym podał może też tylko procentowo, żeby nie przedłużać, procentowo ile... Panie burmistrzu, przepraszam, czy ja jestem słyszana? Bardzo dobrze. Panie burmistrzu, ja bardzo przepraszam, ponieważ naprawdę jakość dźwięku jest różna. Wiele informacji, które pan powiedział, nie doszły, nie usłyszeliśmy. W związku z tym, tak jak to z radnymi innymi przekonsultowałam, prosimy do punktu 3, czyli informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Rabka-Zdrój. Bardzo prosimy o wersję papierową przedstawionych przez pana informacji, żebyśmy... Ale pani jest niecierpliwa. Pani radna, ja przesłałem to również tą informację do pani Beaty. Myślę, że nie ma żadnego problemu, żebyście państwo dostali komplet tych informacji. Nie widzę żadnych przeszkód.
Bardzo dziękuję. I myślę, że tak by było najlepiej, ponieważ ze względu na sytuację, w jakiej dzisiaj pracujemy i po prostu na to, że nie jest to takie super komfortowe do rozmów, do dyskusji i do zajęcia jakiegokolwiek stanowiska, więc myślę, że do tematu wrócimy i na Komisji Kultury i Oświaty i myślę, że będzie na to czas, żeby zapoznać się z wersją papierową przedstawioną przez pana i wtedy będziemy jeszcze raz dyskutować na ten temat i że tak powiem, wdrażać się w niego. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja myślę, że bezwzględnie tą informację państwo musicie dostać, bo w przyszłym roku znowu będziemy musieli się pochylić nad ilością i oddziałów, i gdzie będziemy, jakie ewentualnie klasy tworzyli, jakie będą, jaka to będzie ilość tej młodzieży, jaka będzie wysokość subwencji, ile będziemy musieli dopłacić, to tym bardziej uważam, że państwo bezwzględnie tą informację musicie posiadać. To dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Ja chciałem dodać tylko dla informacji wszystkich radnych, bo pani radna jest niecierpliwa, nie doczekała do końca. Proszę państwa, mam przed sobą ten właśnie opracowany sprawozdanie, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 19-20 w gminie Radka-Zdrój. Jest to dosyć duży plik opracowania. W związku z tym, zgodnie z prośbą pani radnej, wszyscy radni otrzymają dokładnie strona po stronie tego opracowania skan na nasze pocztę mailową. I proszę być spokojnym, to będzie w tym tygodniu jeszcze każdemu z państwa przekazane. To dziękuję panie burmistrzu za informacje. Jeżeli chodzi o informacje o stanie oświaty, gdyby ktoś miał jakieś pytania, to później na końcu wywnioska. Teraz proponuję przystąpić do opracowania punktu 4, czyli podjęcie uchwał na wniosek burmistrza. Pierwszą uchwałę... wniosek tutaj, ponieważ pan informatyk zaproponował taką sprawę, że możemy poprosić w ogóle o jakieś 15 minut przerwy ze względu na to, że pan informatyk spróbowałby innego systemu, który byłby lepszy jakościowo i dałby nam większe możliwości, że tak powiem, uczestniczyć w sesji. Bardzo proszę tutaj o to, żeby po prostu ogłosić te 15 minut przerwy. Do 15. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jeżeli taka konieczność techniczna zaistniała, do 15 minut, nie więcej, ogłaszam przerwę. Dobrze, proszę już wszyscy się skupić. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Wszyscy słyszani są? Dobrze. W sprawie projektu uchwały numer 93 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu gminy Radka-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Zanim nie będę czytał całości projektu uchwały, nadmieniam, że co roku każdy samorząd gminy musi opracować plan roczny współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt tej uchwały był analizowany na komisji budżetowej. W związku z tym pytam przewodniczącą komisji, jak został ten projekt zaopiniowany. Czy pani Józia mnie słyszy? Tak, słyszę. Jak radni opiniowali projekt uchwały 93? Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami dnia 26 października 2020 roku pozytywnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 93.
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie, tak? Dobrze, dziękuję. Nie. Trzema osobami wstrzymały. Trzy osoby były, tak, wstrzymujące. Wstrzymujące się trzy osoby. Dobrze. Proszę Państwa, czy w sprawie tego projektu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Będę odczytywał po kolei nazwiska. Radny Marek Ciepliński. Przeciw. Przeciw. Tak, dziękuję. Radna Małgorzata Choim. Jestem za. Radna Katarzyna Karkula. Jestem przeciw. Radna Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Radny Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Radny Jan Kwatyra. Jak? Za, tak? Dobrze. Radny Jacek Latawiec. Radna Dorota Majerczyk. Za. Jestem za. Radny Piotr Ptak. Jestem za. Radny Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Radny Robert Skipiała. Jestem za. Proszę. Za. Skowron jest za. Radna Józefa Śmietana. Jestem za. Radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. Radny Piotr Żółtek. Jestem za. Wobec powyższego głosowania za przyjęciem uchwały numer 93, 10 radnych, przeciw 5 radnych. Razem głosowało 15. Wobec 10 głosów za projekt uchwały został przyjęty do realizacji. Dziękuję. Przystępujemy do podpunktu drugiego w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi przedmiotami projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących działalności statutowych tej organizacji. Projekt również, uchwała 94, był analizowany na komisji budżetowej. W związku z powyższym pytam panią przewodniczącą, jak został zaopiniowany. Na posiedzeniu 26 października 2020 roku projekt numer 94 otrzymał pozytywną opinię. Trzy osoby się wstrzymały. Sześć osób było za. Dziękuję. Czy do projektu uchwały 94 Państwo ma jakieś zapytania? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Radny Marek Ciepliński. Przeciw. Radna Małgorzata Choim. Jestem za. Radna Katarzyna Karkula. Jestem przeciw. Radna Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Jestem przeciw. Radny Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Radny Jan Kwatyra. Jestem za. Radny Jacek Latawiec. Jestem za. Radna Dorota Majewczyk. Jestem za. Radny Piotr Ptak. Jestem za. Radny Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Radny Robert Skipiała. Za. Radny Skowron za i radna Józefa Śmietana. Jestem za.
Radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. Radny Piotr Żółtek. Jestem za. Dziękuję. Głosowało 15 radnych za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 radnych jest za. Co dalej? Dwa, cztery, pięciu radnych przeciw. Wobec powyższego głosowało 15 radnych, 10 za. Projekt uchwały 94 został przyjęty. Przechodzimy do... Nie wiem, czy nie wiem, czy radny tam mówię. Chwileczkę, słychać mnie teraz? Przepraszam, mikrofon się wyłączył. Wobec powyższego wszystkiego. Nie ma wyłączonego mikrofonu. Proszę. Pani ma wyłączony mikrofon. Dobra, Paweł, teraz okej, teraz wyłączyłeś. Dobra. Proszę Państwa, przystępujemy do opiniowania, do przegłosowania nad projektem uchwały numer 95 po zmianach. Część informacji Państwo radni już w przerwieście otrzymali. Jeśli to nie zadowala Państwa, poproszę Panią Księgową, która, Panią Skarbnik, która te sprawy nam wyjaśni, dlaczego dopiero dzisiaj Państwo otrzymaliście tę informację. Bardzo proszę, czy Pani Skarbnik nas słyszy? Tak. Bardzo proszę, oddaję Pani głos. Dzień dobry Panie Przewodniczący, dzień dobry wszystkim radnym. Projekt tej uchwały został przygotowywany przez Wydział Geodezji. Ja dzisiaj zobaczyłam tylko na te dane, które są i chciałam wyjaśnić, z czego to tylko wynika ta poprawka. Ta poprawka jest do dwóch pozycji, do operatu szacunkowego. Jak materiały zostały wysyłane do Was przez Wydział 20, to nie było jeszcze ostatecznego operatu szacunkowego. Przyszedł on dopiero wczoraj. Jeszcze w dwóch pozycjach jest poprawka. W pozycji 14 i w pozycji 19. Jeszcze poprawka na ogólną kwotę zmniejsza się aport, który będziemy wnosić do spółki o kwotę 4080, co w przełożeniu daje na zmniejszenie mniej 8 udziałów, o tyle mniej. Na tą kwotę 4,80 składa się i różnica wniosłego aportu niepieniężnego i aportu pieniężnego. Niepieniężny to jest różnica 4324,17, a pieniężnego 244,17 zł. I to jest tylko różnica w dwóch pozycjach. Proszę bardzo, czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania do Pani Skarbnik? Tak, ja mam. Proszę bardzo, Pan Ciepliński. Przepraszam, że mnie nie widać, ale niestety coś z kamerą mam problemy, nie może się laptop połączyć. Ważne, że słychać, Panie Marku. Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj do tej uchwały mam no pewne teraz wątpliwości, bo niestety się nie zapoznałem z tymi zmianami, bo nie mogłem, ale mam pytanie. Czy przy tych zmianach są te same działki, numery działek i tak dalej? Tam chodzi tylko o pozycję, bo jest taki załącznik do tej uchwały, którą Państwo mówicie i w pierwszej uchwale wysłanej, i w tej teraz projekcie o zmianach. Działki są te same, chodzi o pozycję piaskowite, 14 pozycję i pozycję 19 w tym załączniku. Tak, ale czy są te same, wszystko zostaje tak samo jak było, czy jakieś zmiany są? Bo ja nie widzę tego, niestety nie mogę, nie mam możliwości teraz sprawdzenia. Mniejsze kwoty, czy w tym piaskowniku jest mniejsza kwota i przy magazynowej mniejsza kwota.
Tak, tylko pani mówiła, że tam jest... Albo jesteś daleko od tego mikrofonu, albo coś cię słabo słychać. Ja? A teraz? Halo, halo? Nie, panią skarbnik. Aha. Ja mam takie właśnie pytanie, bo tutaj są zmiany pieniężne i niepieniężne, tak? Tak zrozumiałem? No właśnie, mi chodzi o te niepieniężne. Czy to chodzi o zmianę jakichś działek? Nie, pani radny, to chodzi tylko o zmianę wartości przy tych dwóch rzeczach, nie działki. To tylko istotna tych działkach, które znajduje ten piaskownik i ta stacja magazynowa. Po prostu tam przy tych dwóch pozycjach, w tym pierwszym operacie, pani rzeczoznawca była wskaźnik korygujący 1, a przy wszystkich innych był 0,91. I poprawiła ten wskaźnik i przez poprawę tego wskaźnika wyszła inna wartość tych pozycji. Ja mam jeszcze pytanie tutaj też bardziej do pana burmistrza w tym momencie. Czy zadeklaruje, że ten majątek, który wejdzie teraz przy tych zmianach, zostanie przy zakładach wodociągowych? Chciałbym mieć taką deklarację, bo no, mamy pewne obawy, przynajmniej ja mam takie pewne obawy, że po tym wszystkim może się podobna sytuacja stać jak z zakładami komunalnymi sprzed lat. To jest moje pierwsze pytanie właśnie do pana burmistrza. Czy jest w stanie pan burmistrz mi zadeklarować, że wszystko zostanie w majątku zakładów komunalnych? Drugie pytanie mam tego typu, bo to się różnie tam pogłoski i tak dalej na temat pana prezesa. Czy są planowane jakieś w najbliższym czasie zmiany, czy nie? Też bym chciał to zdementować, żeby pan burmistrz to zdementował, bo no niestety tutaj wkładamy znowu coś aportem i ja muszę mieć pewność, nad czym głosuję, choć ubolewam, że nie był mój wniosek przegłosowany na początku sesji o wycofanie tej uchwały, ale chciałbym mieć tę deklarację teraz przed tym głosowaniem tutaj. Kamery działają, nie? Panie burmistrzu. Szanowny panie radny, ja mogę powiedzieć za siebie, że ze swojej strony żadnych tego typu planów, że wyprowadzamy jakiś majątek do spółki po to, żeby go zbyć, absolutnie nie biorę pod uwagę. To jedna. Druga rzecz, o czym pan mówił, zdaję sobie sprawę z tego również, że macie państwo pewne doświadczenia, tak jak pan tu powiedział, z poprzedniej rady. Natomiast powiedzieliście również państwo, czy zwróciliście uwagę, żebyśmy robili wszystko, żeby nie pozbywać majątku spółki. Jak sami państwo widzicie, i myślę, że macie przykład również z ubiegłego roku, części tych terenów to myśmy nabyli, nie zbyliśmy nic. W tym roku mówiliśmy o jednej rzeczy, o nabyciu gruntu. Ja wam wtedy zaproponowałem, że musimy znaleźć na to finansowanie i mówiliśmy, że ewentualnie wtedy, jeżeli byśmy kupowali, to możemy coś zbyć. To wszystko. Natomiast w tym przypadku chodzi o inną rzecz. Jeżeli spółka ma modernizować właśnie między innymi teren oczyszczalni, to musi również dysponować własnym majątkiem i własnym kapitałem. I to wynika z tego. Natomiast tutaj nie ma. Mówię z mojej strony oczywiście. Aha, pan jeszcze pytał o prezesa. Tak, właśnie. Powiem tak. Żadnych, dosłownie działań ani kroków nie podejmowałem. Żadnych. Dobrze, dziękuję. Nie, mam obawy, dlatego pytam. Czyli mam rozumieć, że jeżeli wejdzie to wszystko aportem tutaj, pełny ten majątek zostaje i będzie później zakład wodociągowy mógł zaciągnąć, prawda, tam na modernizację te dotacje i tak dalej, tak? Taki jest nasz cel i tak są przygotowane dokumenty i materiały, jak najbardziej. Właśnie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos? Pytanie mam do pani radnej Oli Koper. Jest do dyspozycji pani mecenas. Proszę zabrać jej pytanie, bo pani życzyła sobie rozmowę z panią radną, z panią mecenas. Dzień dobry pani mecenas.
już teraz wszystko wiem. Dziękuję panie przewodniczący, że pan pamiętał o moim głosie w dyskusji, ale już dziękuję bardzo, mam sprawę wyjaśnioną, wszystko wiem, także myślę, że spokojnie możemy przystąpić do głosowania. Dziękuję pani radna. Do dyspozycji. Dziękuję pani radna, dziękuję pani mecenas za to, że jest z nami. Natomiast w takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały 95 po zmianach. I teraz pan Marek Ciepliński. Ja się wstrzymuję. Wstrzymuję się, dziękuję. Pani Karkula. Ja się też również wstrzymuję. Pani Małgosia Choim. Jestem za. Pani Ola Koper. Jestem za. Dziękuję. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pani Jan Kwatyra. Jacek Latawiec. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Tak. Jestem za. Kolega Paweł Rogowiec. Kolega. Jestem kolega, jest za. Ktoś ma włączony mikrofon, proszę wyłączyć. Jeszcze raz, kolega Rogowiec. Jestem Paweł za. Robert Skipiała. Robert za. Skipiała. Za. Dziękuję. Skowron za. Józefa Śmietana. Jestem za. Radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. Radny Piotr Żółtek. Jestem za. Wobec powyższego za 13 radnych, dwóch wstrzymało się. Dwóch radnych. Wobec powyższego projekt uchwały został pozytywnie przyjęty do realizacji. Ja w imieniu prezesa zakładu, który wczoraj rozmawiał ze mną i prosił, że jeśli uchwała zostanie pozytywnie przyjęta, żeby wszystkim radnym serdecznie podziękować za poważne potraktowanie problemu bez tego jak gdyby dowartościowania kapitału zakładu oni nie mogliby po prostu dalej już w większym, szerszym zakresie prosperować. Wymiany membran i innych czynników, które powinny być po 5 latach wymienione, a funkcjonują już 20 lat, to cudem boskim to wszystko się trzyma. W związku z tym jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję za przyjęcie tej uchwały. Oczywiście w imieniu prezesa. Przystępujemy do punktu czwartego. Podpunktu czwartego w sprawie zmiany uchwały numer 22 z 196 łamane przez 92 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 21 lipca 1992 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce oraz w sprawie nadania nowego statutu Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce Zdroju. Proszę państwa, ten projekt uchwały był również analizowany. Mieliście państwo różnego rodzaju uwagi, które zostały poniekąd wyjaśnione. Czy do tej uchwały państwo chcieliby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, radny Kwatera. Słychać mnie? Nie słyszymy pana. Włącz pan głośnik, bo wyłączony. Teraz w miarę. No to dobrze, dobrze i chodź co. Więc ponieważ no była, zastanawialiśmy się przecież nad Komisji Budżetowej, nad projektem tej uchwały i tam była
negatywna, znaczy opinia tej komisji i miała być sprawa skierowana na, jakby pod, do komisji edukacji i praktycznie na komisji edukacji będziemy się zastanawiać nad, tak powiem, przepracowaniem czy tego regulaminu, a w ogóle zastanowić się, czy jest sens zmieniać, jeżeli ten regulamin, który w tej chwili, że tak powiem, został nam przedstawiony, ten projekt regulaminu, który został nam przedstawiony, w zasadzie nie różni się w sposób jakiś tam zdecydowany od obowiązującego. I uważam, że powinniśmy się jakby przepracować jeszcze raz ten obojętnie, czy to będzie statut MOK-u, czy to będzie statut MCK, SIP. Uważam, że nad pewnymi punktami powinniśmy się naprawdę zastanowić, ponieważ my przerabiali raz pewne przeoczenia w, na przykład w regulaminie wywozu nieczystości, gdy były sprzeczne zapisy, wykluczające się nawzajem. I w związku z tym ja tutaj osobiście widzę, że w wielu punktach te zapisy są sprzeczne, a w wielu punktach one są niejasne. Ponadto według mnie tutaj istnieją takie zapisy, które w sposób dla mnie jednoznaczny ograniczają, że tak powiem, nasz wpływ jako Rady Miasta na politykę zarówno programową, jak i politykę finansową i nad spanieczadzą jak gdyby nad tą instytucją. Takie jest moje odczucie i ja będę głosował przeciw tej uchwale. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Pan burmistrz, proszę bardzo. Już moment. Przewodniczący, szanowni radni, zgłaszając ten wniosek, żeby utworzyć nową jednostkę, wyszliśmy z założenia takiego, że MOK powinien obejmować między innymi swoją działalność, ale w szerszym zakresie, nie wiem czemu jest powód, ale w szerszym zakresie kwestie również związane ze sportem. Stadion, który chcemy oddać, to właśnie z tą myślą między innymi, żeby ta jednostka była swoją opieką i żeby w zasięgu tej jednostki był między innymi stadion miejski. Natomiast to, o czym Pan Jan mówił, że ogranicza możliwość wpływu radnych na pracę tej jednostki, ja powiem tak, jestem bardzo daleki od tego, żeby w jakikolwiek sposób ograniczać pracę radnych, czy uniemożliwić radnym wpływ na jednostkę. Uważam, że powołanie również społecznej rady daje jeszcze większą możliwość. I tu chciałbym i prosiłbym też, żeby właśnie między innymi komisja, która zajmuje się między innymi kulturą, ale również edukacją, żeby na tej komisji wskazano również te osoby, które do tej rady pójdą. Z tego względu, że będzie to jeszcze większa możliwość oddziaływania na program, na kształt i na pracę tej jednostki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze prosi o głos? Jeszcze pan Kwatera? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja tutaj mam przed sobą stary statut. Ale może panie radny, może chwileczkę, panie radny. Cytuję. Miejski Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność dzieci wychowania edukacji, upowszechniania kultury, sportu oraz promocji praktycznej. Wszystkie elementy, które tak powiem tutaj mam. Pani Olu, proszę wyłączyć mikrofon do sprzęża. Jak gdyby że tutaj sprawę można by było załatwić. Nie przez powołanie, tylko praktycznie. Jeżeli jest coś do wprowadzenia, to się wprowadza poprawkami. Natomiast co do społecznej rady,
uważam, że istnieje mnóstwo możliwości. Wykorzystuję nawet te social media, i różne instytucje mogą mieć swoją stronę, gdzie każdy będzie mógł zobaczyć swoje propozycje. I wtedy siadamy z tymi decyzjami. Czy siada, jak powiem, dyrektor mocy, Panie radny, przepraszam, będzie pan zaraz mówił dalej. Proszę pana, jedna uwaga, prośba do pani radnej Oli Aleksandry o wyłączenie mikrofonu, bo robi sprzężenie i pana kwatery w ogóle nie słyszy. Ja tego włączyłam, ponieważ nie chcę dostać głos od pana. Dostanie pani, tylko niech skończy. Ale proszę wyłączyć teraz mikrofon. O, dziękuję. Proszę, pan Jan kończy. Pan skończył już, panie Janie? Dobrze. Proszę państwa, pani Olu, zaraz pani oddam, pani radna, oddam pani głos. Mam tylko prośbę, żebyście państwo ujęli całość tego, mimo że to było analizowane, oddałbym głos na razie panu sekretarzowi, który jest głównym szefem, który przygotowywał tą uchwałę. Proszę bardzo, oddaję głos panu sekretarzowi. Nie. Oddam pani głos po wystąpieniu pana sekretarza. Panie przewodniczący, dyskusja. Proszę panią, ja prowadzę sesję i proszę wyłączyć. Dopiero naszej dyskusji. A pani, ja przypominam panu, że sesja jest dla rady. Dla radnych. Ale radni muszą też mieć informacje. Panie przewodniczący, jeśli mogę, jak faktycznie radni wypowiedzą się, jak zaproponują pewne, bo to jest wersja projektu, pracujemy nad projektem uchwały, w którym zawartością tej uchwały jest zmiana statutu, nowej jakby nazwy, bo po prostu, bo nie zmieniamy, nie powołujemy nowej jednostki, tylko jednostka faktycznie ma swoją kontynuację od 92 roku, tylko po prostu jakby dokonujemy uaktualnienia zapisów i podstawy prawnej, tak samo jak i też i zapisów, które mają korespondować z zadaniami wynikającymi z realizowanych, nałożonych zadań na tą instytucję kultury. Bardzo proszę o udzielenie głosu wszystkim radnym, później jakby powiem się kwestii pod koniec. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. O tą informację mi chodziło. Proszę bardzo, pani Koper otrzymuje głos. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tak ogólnie powiem, bo nie będę, musielibyśmy rzeczywiście usiąść nad tą uchwałą was. Po pierwsze, są tam takie błędy merytoryczne, że jeżeli klepniemy to jako radni, to bije w nas, jako że naszą niewiedzę, niekompetencję i niefachowość. W związku z tym błędy merytoryczne w tej uchwale zmuszają nas do tego i myślałam, że pan burmistrz to zrobi, bo takie były postanowienia na komisji budżetowej, że pan wycofa tą uchwałę. Nie zrobił pan tego. Teraz będziemy głosować nad nią, ale uświadamiam, że błędy merytoryczne są bardzo duże i tu trzeba by było, że tak powiem, żebym udowodniła swoje racje. Myślę, że będę miała okazję na komisji kultury i sportu i oświaty, ponieważ ona dyskwalifikują w sumie tą uchwałę. A tak, żeby zakończyć i podsumować, uważam, że panie burmistrzu i panie sekretarzu, jeżeli chcemy zmienić jakąś jednostkę, która już istnieje, to nie wiem, czy panowie nie macie wiedzy na ten temat, ale do 2019 roku stadionem zajmował się obecny MOK. Czyli praktycznie, żeby tylko dostali stadion i zmieniać całą strukturę i nazwę instytucji, to uważam, że to jest, nie wiem, dla mnie to jest dziwne zachowanie i dziwna sprawa. To znaczy jakaś z podtekstem po prostu, z drugim podtekstem. Dlatego uważam, że uchwała powinna być wycofana albo przegłosowana negatywnie i o to proszę wszystkich moich kolegów, ponieważ tak jak powiedziałam na początku, jest niemerytoryczna, jest wiele błędów, o których teraz nie będę mówić, bo za dużo to czasu by zajęło. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Czyli jest wszystko jasne. Przystępujemy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały nr 96 w sprawie zmiany uchwały 22 przez 192
w Radce Zdroju z dnia 21 lipca 1992 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Radce oraz w sprawie nadania nowego statutu Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu, Promocji w Radce Zdroju. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 96. Marek Ciepliński. Ponieważ jest dużo wątpliwości, jestem przeciw. Radna Małgorzata Choim. Pani Choim. Pani Katarzyna Kurkula. Jestem przeciw. Pani Aleksandra Kuper. Przeciw. Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Jestem przeciw. Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Muję się. Piotr Ptak. Nie słyszałem Piotr Ptak. Na końcu go dać powrotem. Niech mi głosuje po wszystkich znowu, może chwilę połączę. Nie słyszę. Nie jeszcze raz. Proszę bardzo, jeśli już możemy, to rozpoczynamy po kłopotach. Rozpoczynamy. Ja chciałem teraz wrócić do projektu uchwały 96, przedstawić Państwu wynik głosowania. Jest to uchwała o powołaniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Radce. W związku z głosowaniem nad projektem uchwały 96 za było 5 radnych, przeciw 7, wstrzymało się 3, głosowało 15 radnych. W związku z tym uchwała nie przechodzi, nie została zaopiniowana pozytywnie, czyli negatywnie, i nie wchodzi do realizacji. Przechodzimy do projektu uchwały numer 5. Raczej punktu 5, przyjęcia strategii elektromobilności dla gminy Radka Zdrój. Proszę Państwa, nad tym projektem dyskutowaliśmy na komisji. Wiemy o tym, że każda gmina musi mieć taki projekt strategii elektromobilności przygotowany, bo on nas wtedy, nam jak gdyby otwiera światło, daje nam światło do starania się o fundusze, nie tylko krajowe, ministerialne, ale również fundusze unijne. A ponadto mamy jakiś wytyczony cel w sprawie czystości powietrza i ochrony środowiska w naszym rejonie. Czy w tej sprawie mają Państwo jakieś pytania? Nie ma. Przystępujemy. Chciałem zapytać jeszcze Panią Przewodniczącą Komisji, jak była zaopiniowana uchwała? Pani Józia słyszy? Czy słyszy mnie Pan, Panie Przewodniczący? Tak, słuchamy. Była pozytywnie zaopiniowana? Tak, pozytywnie, tylko chciałam zaznaczyć, że to jest projekt uchwały 101. Tak, 101 w sprawie przyjęcia strategii elektromobilności dla gminy Radka Zdrój. Tak, opinia komisji do tego projektu była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 101. Kto
z Państwa jest za i wyczytuję po kolei radnych. Pan radny Marek Ciepliński. Za. Pani Małgorzata Choim. Pani Małgosia Choim. Pani Katarzyna Karkula. Jestem za. Pani Aleksandra Koper. Za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Kwatera. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pani Dorota. Pani Dorota słyszy nas? Wrócimy do pani Doroty. Kolega Piotr, tak. Paweł Rogowiec. Robert Skipiała. Robert Skipiała. Zasnij. Robert Skipiała się odezwie. Przepraszam, ale coś nie łączy. Zadzwoń telefon. Józefa Śmietana. Jestem za. Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Jestem za. Wracamy do radnej Doroty Majerczyk. I Robert Skipiała. Wobec powyższego piszemy, że dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. Dobra, no trudno, piszemy, że dwóch nie brało udziału w protokole. No Robert, czemu się nie łączy z nami? Do, pytanie jest, głosujemy nad uchwałą 101 w sprawie mobilności. Za. Dobrze. I jeszcze pani Dorota. Jeżeli mnie słychać, to jestem za. Dobrze, dziękuję. Teraz panią słyszymy bardzo dobrze. Proszę państwa, wobec powyższego głosowało 15 radnych. Wszyscy radni są za. Wobec tego projekt uchwały zostaje przyjęty. My przystępujemy do podpunktu 6 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020. Projekt uchwały 97. Czy państwo macie jakieś pytania co do tego, czy mamy prosić panią skarbnik o jeszcze jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Dziękuję. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania projektu uchwały 97 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Kto jest za przyjęciem? Marek Ciepliński. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Małgorzata Choim. Jestem za. Katarzyna Karkula. Wstrzymuje się. Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Jak? Pani Ol. Przeciw. Dziękuję. Pani Aleksandra jest przeciw. Pan Dariusz. Jestem przeciw. Pan Jan Kwater. Pan Kwatera, jak? Pan Latawiec.
Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Przeciw. Pan Paweł Rogowiec jest przeciw. Tu. Pan Robert Skipiała. Za. Michał Skobrin za. Józefa Śmietana. Jestem za. Rafał Wójtowicz. Jestem za. I Piotr Żółtek. Jestem za. Za głosowało 10 osób, 10 radnych, przeciw 3 radnych, wstrzymujących 2. Razem daje 15 radnych. W związku z tym za 10 radnych projekt uchwały został przyjęty do realizacji i mamy z tym nieodłącznie związany projekt wieloletniej prognozy finansowej, który musi być odzwierciedlony, jak Państwo wiecie, tym i pytania co do wieloletniej prognozy. Macie Państwo jakieś pytania co do 98 uchwały? Nie ma. Pani Aleksandra, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pani skarbnika, ale też myślę do pana burmistrza, ponieważ to pan burmistrz w poniedziałek na komisji budżetowej przedstawił nam pismo prośbę pana Rajcy dotyczącą finansowania pomysłów, że tak powiem, wdrożenia prac nad niektórymi budynkami socjalnymi należącymi do miasta. Radni nie byli przychylni, temu pismu, stwierdzili, że jednak nie, ponieważ to są środki przeznaczone na ten rok i na przyszły rok. Okazuje się, że właśnie w planowanym budżecie długoterminowym są ujęte te wszystkie i są zakresowe na te inwestycje. W związku z tym, czy jak to się ma, czy jeżeli na przykład my pismo nie akceptujemy, nie wyrażamy na nam zgody, odwrócone w temacie, czyli może będzie jakieś spotkanie, będziemy rozmawiać, bo oczywiście zawsze pada kwestia, że nie ma pieniędzy, nagle w budżecie mieszcza się te 4 inwestycje na kwotę 20, 40, 60, 130 tysięcy złotych. Z tym, że tak, wykonanie jest 2020 do 2021. Jeżeli radni nie wyrazili akceptacji panu Rajcy, nie dali, że tak powiem, błogosławieństwa, czy to można umieścić, to powinno być wyrażone. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani skarbnik. Pani radna, to pismo, które było na komisji, o którym rozmawialiśmy, to pan kierownik SGM-u prosił o dotację na wymianę i na remont i tego nie ma w WPF-ie. W WPF-ie są tylko zaplanowane pieniądze na inwentaryzację starych budynków, na dokumentację, bo to nie jest na inwestycje. To jest na samą dokumentację, te budynki są zabytkami i wtedy te są zaplanowane, ale to nie mówimy o tych pieniądzach, o których była mowa, na których wstrzymujemy. Dziękuję. Ale ja zupełnie inaczej zrozumiałam wypowiedź na komisji. Było powiedziane o 130 tysięcy w tym roku. Następne 1300 tysięcy miało być w przyszłym roku. I to by się tu zgadzało. Ja budowlanie willi Krzywoń zlokalizowanej w Radcy Zdroju, ulica Parkowa. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej willi Giliana 20 tysięcy, opracowanie willi Warszawianka też inwentaryzacja 20 tysięcy i willi Antoniana 70 tysięcy. Czyli według mnie to, co było przedstawione na komisji, wystąpił z prośbą właśnie o dofinansowanie jego jednostki po to tylko, żeby przepracować to. Żeby to zrobić. I to jest umieszczone w budżecie. Nie, pani radna. Jest, może te kwoty się pani, bo się pokrywają, tak jest, nie?
jest 130, a pan kierownik prosił o 120 tysięcy w tym roku. I chciał dotację celową 98 tysięcy na wymianę zbiorników. Tego nie ma w budżecie ani wieloletniej prognozy finansowej. I chciał na wymianę, na remont trzech lokali. Na Kierówce, na Chopina, na Podkalańskie. To jest zupełnie co innego. Wiesz, to, co ta pudra jest... W takim razie nie rozumiem dalej tematu. Dalej tematu nie rozumiem. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi. Jakieś jest dziwne zamieszanie. Wychodzi się z pismem, a w budżecie się zapewne środki na zupełnie co innego. A co innego? Co znaczy? Czy co to jest? Znowu wprowadzanie w błąd. To jest nie będę... Pani pomyliła sprawę. Tak jak państwo rozmawiali na komisji, to pismo, które wpłynęło od pana kierownika, będziecie się państwo zajmować na najbliższej komisji. Jeżeli państwo stwierdzicie, że trzeba to dać, będziecie szukać wtedy pieniędzy w budżecie. A to, co teraz pani radna już jest w wieloletniej prognozie finansowej, to są pieniądze, gdzie to też jest zadaniem własnym gminy. Zabytki musimy przeprowadzić dokumentację. Robiliśmy dokumentację już Antoniny, teraz będziemy tu zrobić następne inwentaryzacje architektoniczne tych budynków. A to jest zupełnie kolejne. Panie Stanisławie, bardzo słabo panią słyszę. Nie chodzi tylko o to, że wprowadza się do budżetu pieniądze dla pana rajcy w sumie, prawda? Bez jakby wcześniejszego uzgodnienia też z radą i żeby jakoś przygłosować te sprawy, bo to są niemałe pieniądze i myślę, że to, co mówię państwu, opracowanie inwentaryzacji, to jest mały plus, to jest w ogóle początek, że tak powiem, wydatków, które pociągną w przyszłym roku następne wydatki w tym kierunku. Wiemy, w jakim sytuacji ci ludzie mieszkają, wiemy, jak wyglądają te domy, ale nie bardzo mi się podoba, że się umieszcza takie rzeczy w budżecie bez pytania na przykład, stawia się już radnych, tak powiem, pod pręgierzem. Proszę zagłosować, klepnięte, nie ma dyskusji i poszło. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, uważam, że zaistniało małe nieporozumienie, ale tylko dwa słowa na ten temat. Informacja na ostatniej komisji to było tylko pismo. Pismo pani radna. Ja mam teraz głos i dziękuję za to, że mi pani udostępniła. Tamto pismo było informacyjne, że ZGDM występuje, zakłady gospodarki mieszkalnej występują z prośbą, aby jeszcze w tym roku dać im na modernizację, ogrzewania i tam jakieś mieszka jeszcze, nie pamiętam jakich. Ale żeby te pieniądze można było wprowadzić do budżetu, musi być przygotowany projekt uchwały, musi być ten projekt przedyskutowany na komisji i wtedy pani zdecyduje tak czy tak. To nie ma tego problemu w tym budżecie, o którym mówimy. To jest, przepraszam panie Marku, gdyby pan był na komisji, to by wiedział, bo pani księgowa wyraźnie tłumaczyła, że zmiany w tym budżecie, to co głosujemy dzisiaj, to jest ta kwestia tylko tych kilkudziesięciu tysięcy złotych, któreśmy otrzymali zwrot z funduszy, i te pieniądze zostały rozdzielone i my dzisiaj nad nimi operujemy. My dzisiaj nie dajemy nikomu żadnych pieniędzy z budżetu w sensie takich... Akurat w tą stronę, dlaczego dla pana Rajcy? Pan Rajca jest dopiero nowym zarządcą ZGM-u, więc myślę, że to fajnie dostać od razu na dzień dobry jakieś pieniądze. Pani radna, pani nie ma głosu w tej chwili. Bardzo panią proszę o dyscyplinę. Proszę państwa, nie dostał pan Rajca żadnych pieniędzy, bo będziemy nad tymi pieniędzmi się zastanawiać dopiero. Proszę bardzo. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy nad projektem uchwały 98 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój, która jest nierozłącznym załącznikiem do uchwały 97. Proszę bardzo, pan Marek Ciepliński. Panie przewodniczący, jeszcze odnośnie tego uczestniczył. Nie, głosujemy, panie Marku, głosujemy, koniec. Koniec.
Słuchałem całą komisję budżetową. Wstrzymuję się. Wstrzymuję się. Dobrze. Pani Małgorzata Choin. Pani Choin. Jestem za. Pani Karkula. Wstrzymuję się. Pani Aleksandra Kuper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatera. Wstrzymuję się. Jacek Lataniec. Jestem za. Dorota Majewczyk. Jestem za. Dziękuję. Piotr Ptak. Jestem za. Za? Za. Pan Paweł Rodowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Skowron za. Józefa Śmietana, radny. Jestem za. Pan radny Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. Dziewięć za. Dziewięć osób. Czy trzymało się? Czy przeciw? Przeciw. Trzy. I wstrzymało się trzy. W związku sześć, 15 radnych głosowało. 9 głosów za. Projekt wieloletniej prognozy finansowej w projekcie uchwały 98 jest zaakceptowany. Chodzi do rady. Proszę Państwa, na tym zakończylibyśmy rozpatrywanie projektu uchwał z inicjatywy burmistrza. Natomiast teraz prosiłbym o przystąpienie do projektu uchwały numer 99 w sprawie nadania nazwy skwer profesora Jana Rudnika skwerowi zlokalizowanemu na działce numer ewidencyjny 4189/16 w Radce Zdrowia przy ulicy Nowy Świat. Proszę bardzo, czy w tej sprawie ktoś z Państwa chce zabrać głos? Dziękuję. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kolega Ciepliński. Jestem za. Małgorzata Choin. Jestem za. Katarzyna Karkula. Jestem za. Aleksandra Koper. Wyświetliłam się, chciałam zadać głosowanie, ale niestety pan chyba nie widział tego. W związku z tym chciałam tylko powiedzieć, że nie można przygotowywać uchwał, jak już pomysł stoi i skrzydł z rynku. To powinny być najpierw uchwały, a później ich realizacja. W związku z tym ja się wstrzymuję z całym szacunkiem dla profesora Rudnika, którego zrozumiałam. Wstrzymuję się tu. Dobrze, dziękuję. Pan Jan Kwatyra. A przepraszam, pan radny Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Ja? Wstrzymuję się, tak? Pan Jan Kwatyra. Jacek Latawiec. Jestem za. Koleżanka, radna Dorota Majewczyk. Jestem za. Radny Piotr Ptak. Jestem za. Radny Paweł Rogowiec. Jestem za. Radny Robert Skipiała. Za. Skowron za. Radna Śmietana Józefa. Jestem za. Radny Rafał Wójtowicz. Jestem za. Radny Piotr Żółtek. Jestem za. Za 13 radnych. Wstrzymało się 2. W związku z powyższym projekt uchwały 99 został przyjęty. Przystępujemy do projektu uchwały numer 100 w sprawie usytuowania posągów na granitowym cokole. Rada Miejska postanawia o usytuowaniu obiektu na działce, której już czytaliśmy, 4189/16. Czy w tej sprawie ktoś... Czy w tej sprawie ktoś chce zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania.
Proszę bardzo, kolega Marek Ciepliński. Radna Małgorzata Choin. Pani Małgorzata Choin. Pani Karkula Katarzyna. Jestem za. Pani Aleksandra Koper. Przyjmuję. Kolega Dariusz Krzysztof. Pan Jan Chatera. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Dorota Majewczyk. Pani Dorota. Jestem za. Dziękuję. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Skoro za. Józefa Śmietana radna. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Pan Piotr Żółtek. Jestem za. 13 radnych jest za, 2 się wstrzymało. Projekt uchwały numer 100 przechodzi do realizacji. Proszę Państwa, na tym zakończylibyśmy panel głosowania uchwał. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Informacja burmistrza Rabki-Zdrój w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu Kierowników Jednostek Organizacyjnych, osób zarządzających gminą, osobą prawną oraz innych osób wydających decyzję w imieniu burmistrza Rabki-Zdrój na rok 2019. Oddaję głos pani burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mam pytanie, czy czytać ten dokument, czy po prostu zrobić na zasadzie częściowego zastrzeżenia, tam gdzie są uzgodnienia? Panie Burmistrzu, najlepiej będzie, jeżeli pan przedstawi, jeżeli są jakieś nieścisłości, bo jeżeli wszystko było w porządku, to proszę powiedzieć tylko, że nie ma zastrzeżeń. Szanowni radni. I protokół z tego, czyli informację złożyć do rady, bo my musimy odesłać. Oczywiście, to nie ma problemu żadnego. Szanowni radni, do 30 kwietnia 2020 roku w myśl przepisów był obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych. Ale jak Państwo wiecie, w związku z sytuacją covidową zostało to przesunięte o jeden miesiąc dłużej, czyli do 31 maja 2020 roku. Oświadczenia majątkowe są jawne z wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości. Kontrolę w moim imieniu przeprowadził sekretarz urzędu i obejmowała ona takie osoby jak zastępca burmistrza, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych, sekretarz, ale również osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu, czyli naczelnicy wydziału, którzy wydają dokumenty z upoważnienia burmistrza. W wyniku dokonanej analizy osób, które złożyły oświadczenie, są to pani Małgorzata Gromala, Robert Wodziak, Grażyna Dziechciowska, Elżbieta Karkula, Małgorzata Urbańczyk, Monika Bydłoń, pani Joanna Grygorowicz, ale Agnieszka Gacek i Agnieszka Wójcik oraz prezesi i kierownicy naszej czyli pani Maria Nowak, Anna Gąsior, Barbara Łopata, oświadczenia majątkowe oraz dyrektorzy naszych szkół oraz dyrektorzy naszych również prezesi naszych spółek, czyli pan Bartek Aleksander, prezes Zarządu Spółki Komunalnej ZBiK, pani Maria Ponicka, prezes Zarządu Spółki Komunalnej Zakłady Komunalne i Witold Latusek, prezes Zarządu Spółki Szpital Miejski.
żeby nie przedłużać, to uchybieniom formalnym. Ale wyłączyć mikrofon. Uchybienie majątkowe przez panią Marię Ponicką i w związku z tym poprosiłem o wyjaśnienie tej sprawy. Zajęła się tym Rada Nadzorcza i jak państwo wiecie, skończyło się to tym, że pani prezes została odwołana z funkcji prezesa zakładów komunalnych. Ponadto w związku z przekazaniem jeszcze wcześniej... Ale wyłączyć mikrofon. Panie przewodniczący, wyłączyć mikrofon. Ponadto jeszcze w związku z przekazaniem w 2019 roku oświadczenia majątkowego pani Małgorzaty Skwarek, prezes, byłej prezes spółki Szpital Miejski. Sprawą zajęło się Centralne Biuro Antykorupcyjne w Krakowie, które zwróciło się w tym roku o przekazanie oryginałów złożonych oświadczeń majątkowych byłej prezes za lata 2015-2020. Natomiast jeszcze pewne uchybienia były przy osobach takich jak była kierownik ZGM-u pani Maria pani Maria Nowacka, z tego względu, że zawsze, tak samo jak państwo jako radni też składacie na początek i na koniec kadencji oświadczenie, tak samo każdy, kto kończy lub zaczyna pracę w którejś z naszych właśnie instytucji, ma obowiązek takie oświadczenie majątkowe złożyć w ciągu miesiąca. I tutaj było to uchybienie formalne właśnie pani Marii Nowackiej, kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Tak samo pan Tomasz Rajca, który również objął funkcję i nie złożył w tym terminie. Również pani Małgorzata Jugowicz, dyrektor przedszkola, która przestała być dyrektorem, ale też ma obowiązek złożenia takiego oświadczenia. Również dyrektorzy szkół, dyrektor szkoły podstawowej numer 4 złożył. Oczywiście te zostały złożone, ale po terminie i to na wezwanie nasze. Następnie pani Elżbieta Bednarz, dyrektor przedszkola numer 2. Też uchybienie formalne. Pani Maria Janik, pani następnie pan Andrzej Zając, nowo powołany dyrektor szkoły podstawowej numer 3, no bo na koniec kadencji, na początek kadencji obowiązek, oraz również pani Maria Zając, dyrektor przedszkola numer 1 w Rabce Zdroju, na podobnej zasadzie również skończyła swoją kadencję i na nowo została wybrana dyrektorem, więc musiała złożyć takie oświadczenie. To zostało uzupełnione, natomiast wszystkie te dokumenty, oświadczenia majątkowe zostały jeszcze przesłane do Urzędu Skarbowego i na dzień dzisiejszy nie mamy ze strony Urzędu Skarbowego jakichś uwag, zastrzeżeń. To tyle, dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Przystępujemy w takim razie do punktu 7. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Miejskiej Rady w Rabce Zdroju. W sprawie, pomijam wszystkie te artykuły i dzienniki ustaw, które zobowiązują mnie do przedstawienia państwu niniejszej informacji. Przewodniczący Rady PIT za rok poprzedni składają wyżej wymienieni zgodnie z artykułem 24 godziny punkt 3 dwóch egzemplarzy. Przewodniczący Rady Wojewodzie Małopolskiemu składa pozostali radni przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Oświadczenia radnych zostały złożone w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przekazano Urzędowi Skarbowym w Nemtargu jako właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania radnego, a drugi egzemplarz z kopią zeznania majątkowego znajduje się w Biurze Rady.
Analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych dokonał przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. W wyniku dokonanej analizy stwierdzam, że radni Marek Ciepliński, Małgorzata Choim, Katarzyna Karkula, Aleksandra Koper, Dariusz Krzysztof, Jan Kwatera, Jacek Latawiec, Dorota Majewczyk, Piotr Ptak, Paweł Rogowiec, Robert Skipiała, Józefa Śmietana, Rafał Wójtowicz i Piotr Żółtek złożyli oświadczenia majątkowe zgodnie z ustalonymi drukami. Zgodnie z artykułem 24 ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń majątkowych wyżej wymienieni radni przedstawili Radzie Miejskiej informacje na temat terminowości złożonych oświadczeń. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie. Drugi punkt, stwierdzonej nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionych oświadczeń nie stwierdzono faktycznych przesłanek, które mogłyby świadczyć o próbie zatajenia lub ukrycia informacji, jednakże naczelnik Urzędu Skarbowego w trakcie analizy stwierdził, że radna Józefa Śmietana, Dorota Majewczyk i Aleksandra Koper zostaje wezwane do uzupełnienia bądź wyjaśnienia stwierdzenia różnic przez złożenie sprostowania, czyli naniesienia korekty. Radni wymienieni powyżej złożyli korekty oświadczeń majątkowych, stosując się do uwag Urzędu Skarbowego. Korekty oświadczeń majątkowych zostały wysłane do naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Rabka Zdrój, podpisał przewodniczący Rabka Zdrój 28 października 2020 roku. To tyle. W takim razie przystępujemy do punktu 9. Interpelacje i wnioski radnych. Chcę zakomunikować, że zgodnie ze statutem proszę składać interpelacje na piśmie czy wnioski do rady. Panie przewodniczący, ja... 8 punkt mamy. Poinformowanie. Proszę państwa, punkt. Tak, tak, przepraszam bardzo, pominąłem ze względu na to, że w międzyczasie nie płynęły żadne pisma, z wyjątkiem tego pisma, które państwo się analizowali na Komisji Budżetowej ZGL. Panie przewodniczący, ja. Dobrze. I jeszcze chwileczkę. I jeszcze z tego, co wiem, pani radna Koper chciała poinformować radnych o piśmie, które o lustracji to były. Proszę bardzo, czy pani Ola Koper chce zabrać głos? Panie przewodniczący, jedna rzecz tylko jeszcze. Mogę, panie przewodniczący? Panie przewodniczący, chciałam przeczytać, bo które zostały zadawane do rządu w Rabce 7 sierpnia wpłynęło do wiadomości ze związków lustracyjnych z uczelni pracy delegatura regionalna w Krakowie. Pozwolę sobie rozpocząć uwagę z tego względu, że spółka która została nakierowana. Chwileczkę, proszę państwa. Nic nas nie słychać, pan Darek niech wyłączy. Pan Darek, proszę wyłączyć mikrofon, bo nic nie słyszymy. Za lata 2016-2019 proszę przyjąć gratulacje. W związku z tym, iż przyczyniliście się państwo do powołania spółdzielni, która może być przykładem dla innych podmiotów ekonomii społecznej. Nie jest to zwykłą praktyką Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, aby okres urzędowy przekazywać dodatkowe informacje członkom spółdzielni, jednak w trudnych czasach epidemii, które nas doświadczają i na każdym kroku stresują, czuję się w obowiązku dodatkowo zwrócić się do państwa. Chciałam pochwalić spółdzielnię za dobre przygotowanie do kontroli, właściwe działanie oraz wyrazić uznanie za wykonywaną pracę przez jej pracowników i członków.
po dniach, gdy nie można było się przemieszczać z uwagi na wymogi sanitarne, przejść na lustrację kolejową, na lustrację były dla mnie prawdziwe, ponieważ zieleń trawy i kompozycje na grobach na lustrację gratuluję praktycznie członkom i pracownikom studentów oraz tego, że wszystkie są widoczne, chociaż wiadomo, że będą niestety nie trwały. W wyniku lustracji zgodnie z artykułem 9 prezentuje się członkom zorganizowanych zgromadzeniach. Dokonywana przez lustratorów podczas badania ocena ma wspierać spółdzielni w ocenie sposobu działania spółdzielni, także pod kątem respektowania norm prawnych i realizacji wartości i zasad spółdzielczych. Gmina jako członek założyciel jest reprezentowana przez swoich przedstawicieli na walnym zgromadzeniu spółdzielni, którzy w szczegółach zostaną zapoznani z przebiegiem i wynikami lustracji. Państwo jako członkowie Rady, którzy zgodnie ze spółdzielczym przesłaniem przyczyniają się do budowania lepszego świata, lokalnej wspólnoty, powinniście mieć pewność, że podejmowane przez Was decyzje są słuszne, a rezultaty z nich wynikające spełniają oczekiwania. Tutaj pragnę zapewnić, że w mojej ocenie Wasza inicjatywa powołania spółdzielni była trafiona. Spieszę Państwa zapewnić, że powołana z udziałem gminy Rabczańska Spółdzielnia Socjalna 9 Sił działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 o spółdzielniach socjalnych i innych wymaganych norm prawnych oraz zgodnie z zasadami i wartościami spółdzielczymi. Legalność, rzetelność i gospodarność całości jej działania została potwierdzona podczas wyżej wymienionego badania lustracyjnego. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wystawić spółdzielni tak dobrą opinię i przekazać ją Państwu. Ze spółdzielczym pozdrowieniem dyrektor Anna Bulka. Odczytałam, bo tak jak mówię, jest to bardzo dobra informacja zarówno dla mieszkańców, którzy na co dzień spędzają dużo czasu pomimo pandemii też w parku i są bardzo zadowoleni z pracy i działalności dziewięciu sił. W związku z tym, tak jak powiedziano na wstępie, jest to tak samo nasza spółka, bo gmina ma 50 wkładów, jeżeli z tego co pamiętam, panie burmistrzu. W związku z tym myślę, że celowość utrzymania dalej i pracy spółdzielni zarówno w parku, jak i na bulwarach jest jak gdyby tutaj jeszcze potwierdzeniem, że warto tej spółdzielni zaufać i park i bulwary oddać w opiekę w dalszym ciągu spółdzielni. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Pani Oli, czy ktoś w tej sprawie chciał zabrać tego odczytanego pisma głos? Ja tylko do tych świetnych opinii chciałem tylko prosić, żeby przy wiatrze zataszeniowej na bulwarach postawili jeszcze duży kosz na sobotę i niedzielę, żeby nie były małe kosze obsypane butelkami, gdzie nie ma ich gdzie włożyć, bo są wszystkie pewne. Proszę bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? Panie przewodniczący, jeśli mogę jedną rzecz do punktu. Halo? Halo? Do punktu. Nie słyszę, kto mówi. Panie przewodniczący, sekretarz w tym momencie. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Temat, bo tak jakby czy nie pan burmistrz poinformował już tutaj na czacie, że jakby pewna pomyłka nastąpiła tam, że pan Tomasz Rajca, kierownik zakładu gospodarki mieszkaniowej, złożył w terminie ustawowym faktycznie. Tyle chciałem sprostować, żeby to było jasno wyartykułowane, że to jest po prostu w terminie ustawowym złożone oświadczenie majątkowe. Dziękuję. Dziękuję panie sekretarzu. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Nie ma. Proszę państwa, obiecałem państwu w punkcie drugim, kiedy pan burmistrz mówił o działalności międzyprocesyjnej. Zgłaszam, że pan pomija punkt. Proszę państwa, bardzo proszę nie zapytać. Kolega Dariusz Krzysztof od 3 minut się dopomaga o głos i nie jest. Proszę, ale ja nie słyszę, bo jest taki harmiter na sali, że nie słychać. Proszę bardzo. Proszę, Dariusz Krzysztof ma głos. Ale ja nie słyszę, bo jest taki harmiter na sali, że nie słychać.
Czy Dariusz Krzysztof chce zabrać głos? To proszę bardzo, ma głos. Panie przewodniczący, ja mam pytanie do punktu 8. Nyonga danej. Panie przewodniczący, do punktu 8 formowania opis magistrany, a to przyszło pismo do 1 października od pana Sarawarskiego. Panie przewodniczący, jeszcze raz, skorzystam z koleżanki pana Sarawarskiego. Chciałbym powiedzieć do 8 punktu informacji. Panie przewodniczący, jeszcze raz. Wpłynęło pismo 1 października do rady, do burmistrza i do pana Zdzierca. Przygonia i my nie wiemy na do rady, do burmistrza, no, a pan powiedział, że żadne pismo nie wpłynęło. Panie radny, w sprawie czego to pismo wpłynęło? W sprawie Przygonia. Czego? Pismo na Szarabarskiego zostało wysłane do rady przez Kula. Ale panie Darku, żadne pismo nie wpłynęło technicznie na biurko. Jeżeli pan wysyła maila, to nic. No pan Szarabarski wysłał maila z tego, co ja wiem, a nie żadne pismo. W związku z tym mówię, że nie wpłynęły żadne pisma, w sensie stricte na biurko. Te pisma, które wpłynęły, to wiemy o nich. Panie przewodniczący, chodzi o pismo pana radnego powiatu, pana Szarawarskiego, skierowane do starostwa w Nowym Targu z informacją do burmistrza i do rady. I to pismo nie było przez pana przedstawione, bo pismo jest praktycznie w Urzędzie Miasta, wychodzi z datowników nawet. Nie wiem. Ja proszę pani, nie wiem, o jakie pismo chodzi w ogóle. To pismo nie było, nie mam i nie, trudno mi jest dyskutować na temat tego, nawet jego treści. Proszę bardzo. Kto jeszcze? Ja spróbuję ten problem. Mamy prośbę, żeby pan się zorientował, czy faktycznie jest to... Dlatego mówię, ja ten problem przeanalizuję z panem Szarawarskim. Kiedy co? Zapytam dziennik podawczy, czy to pismo wpłynęło. Ja nic na ten temat nie wiem i nie wmawiajcie mi coś, że zrobiłem coś nie tak. Proszę państwa, obiecałem wam, że możecie państwo zapytać, zabrać głos w sprawie jeszcze tej strefy konserwatorskiej i jeśli macie pytania jeszcze szczegółowe do pana burmistrza, proszę bardzo, teraz ten czas. Nie ma pytań. Marek Ciepliński, proszę bardzo. Nie słychać pana. Panie przewodniczący, ja również będę chciała zabrać głos w tej sprawie. Dobra. Kasia. Proszę bardzo. No to może pani Katarzyna pierwsza jak chce, a no obojętne. Jestem przy głosie? Jesteś przy głosie, masz głos, słychać. Jestem, okej, okay. Jak jestem przy głosie. Zadam panu burmistrzowi takie pytanie. Czy powołał pan na taką niezależny zespół ekspertów w sprawie właśnie wydania decyzji przez konserwatora? Kiedy, panie Marku? No jeżeli doszły te informacje, że tutaj właśnie jest wstrzęcie postępowania, prawda, konserwatora, to czy jest niezależny zespół powołany przez pana burmistrza, żeby bronić właśnie teraz tej Rabki, no bo jeżeli wejdziemy w tą strefę, to będzie masakra w tym momencie dla każdego mieszkańca, który tam zamieszkuje. I ewentualnie jaką kwotę będzie pan przeznaczał na ten cel, bo musimy się jednak jakoś tutaj bronić. Bo sami mieszkańcy na pewno się nie wybronią pisząc tutaj pisma, jak pan apeluje,
tylko musimy podjąć radykalne kroki, powołać po prostu niezależnych ekspertów, którzy będą próbowali właśnie podważyć tą decyzję pana konserwatora. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie Marku. Gdy dostaliśmy tę informację, to pierwsze, cośmy zrobili, to chcieliśmy dotrzeć z tą informacją przede wszystkim do mieszkańców. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, poprosiłem panie, które pracują w naszym wydziale, żeby przygotowały w imieniu również naszego urzędu tą opinię dotyczącą tego, jakie będą również konsekwencje tego dla mieszkańców i dla uzdrowiska i dla Rabki konkretnie. Natomiast to, o czym pan mówi, gdy rozmawiałem z panią, która pracuje w Wydziale Wojewódzkim, Urzędu Wojewódzkiego właśnie związanym z zabytkami, to pani mówi tak, że teraz jest ten etap, kiedy my zbieramy wszystkie te opinie. Jak najbardziej. My mamy ten czas krótki i my tą swoją opinię przedstawimy. Natomiast to proszę pamiętać, że nie jest to jeszcze decyzja. Natomiast jeżeli nie złożymy tych wszystkich uwag i wniosków, również nie tylko my jako urząd, ale również jako mieszkańcy, no to w tym momencie niestety to, co zostało tam wpisane, będzie zagrożenie, że praktycznie ta 1/3 czy 1/4 Rabki faktycznie znalazłaby się w tej strefie. Czyli tym sposobem, mówiąc krótko, ograniczymy, można powiedzieć, rozwój tej części Rabki zupełnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Pani Dorota. Nie, pani Dorota Cia. Kasia. Pani Kasia Karkula, proszę. Witam. Od 13 października bieżącego roku w zdecydowanej części naszego miasta, inaczej mówiąc w sercu naszego miasta, nie można prowadzić robót budowlanych i podejmować innych działań. Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych już pozwoleniem na budowę albo zgłoszenie, a także dotyczy działań określonych w naszej... Pani Kasiu, głośnij mi nic nie słyszymy. Ładnie. Teraz dobrze, Kasia, teraz dobrze. Na prowadzenie robót budowlanych. Zakaz ten mający obecnie charakter tymczasowy przekształci się wkrótce w liczoną masę ograniczeń dla każdego mieszkańca wskazanej wyżej części Rabki Zdrój. Nie można będzie bez zgody konserwatora zabytków prowadzić robót budowlanych, w tym remontów, dociepleń domów, dokonywać wymiany okien, wycinać drzew, dokonywać podziałów nieruchomości, zmieniać przeznaczenia tych nieruchomości, umieszczać urządzeń technicznych czy reklam. Zwykłe ocieplenie domu wymagało będzie uczestnictwa nie tylko osoby posiadającej uprawnienie budowlane, ale także osoba ta będzie musiała posiadać 18-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych przy zabytkach. Konserwator zabytków będzie mógł w każdej chwili... Proszę. Proszę bardzo. Konserwator zabytków będzie mógł w każdej chwili po uprzednim zawiadomieniu wkroczyć do każdego domu czy mieszkania i kontrolować, co tylko uzna za konieczne. Konserwator zabytków będzie mógł bez względu na fakty, czy ktoś posiada pieniądze, czy też nie, wydać decyzję lub zlecenie pokontrolne, w którym nakazie na przykład przymusowy remont lub także to, co jest, już wykonaliśmy, każe przywrócić do stanu poprzedniego. Stracimy całkowitą kontrolę nad wyglądem naszych domów. To my wiemy. Ceny ich stanie się praktycznie niemożliwe. W sercu Rabki nie będzie można nawet wybudować nic nowego. Nie powstaną nowe inwestycje. Co wiąże się z nowymi miejscami pracy. Nie będzie ich. Jakiekolwiek uchybienie wokół naszego domu będzie karane olbrzymimi karami pieniężnymi. To tylko niewielki fragment wyliczeń tych obostrzeń i zakazów, które wkrótce staną się naszą rzeczywistością. Powyższy opis dobrze obrazuje nasze wydarzenia, które ostatnio miały miejsce w Rabce. Remont budynku, w którym mieści się Miejski Ośrodek Kultury. Chyba nie muszę przypominać wszystkim perypetii. Sprzedaż budynku starej szkoły do dziś nie jest dokonana, mimo absurdalnie niskiej ceny. Tak to należy podkreślić. Wartość naszych nieruchomości, domów czy mieszkań spadnie w katastrofalny sposób. Nikt nie będzie chciał kupić domu czy mieszkania w strefie, gdzie będzie ograniczenie rządził konserwator zabytków. Kolejny przykład, parafia Świętej Marii Magdaleny. Absurd, zakaz wywieszania banerów, kara i to tylko na początek 2000 zł. Co ciekawsze, konserwatorowi zabytków nie przeszkadzało to, że wymierzając karę wcześniej złamał prawo.
Mam też, teraz kieruję pytania do pana burmistrza. Co zrobił od 13 października bieżącego roku, żeby zapobiec rychłej katastrofie naszego miasta? Jakie podjął działania, jakie zlecił ekspertyzy podważające stanowisko konserwatora zabytków? Od mieszkańców, gdy przez swoją nieudolność bezpieczeństwa... Pani Kasiu, bliżej mikrofonu! Bliżej mikrofon. Teraz lepiej. Dobrze, to ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Co zrobił od 13 października, żeby zapobiec rychłej katastrofie naszego miasta? Jakie podjął działanie, jakie zlecił ekspertyzy podważające stanowisko konserwatora zabytków? Wreszcie, jak popatrzy w oczy naszym mieszkańcom, gdy przez swoją nieudolność i bezczynność, to będzie katastrofa w naszym mieście. Co ty, dziewczyno, opowiadasz? Skończyłaś, pani radna? Pani radna, koniec? Proszę, w takim razie, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, my dokument dostaliśmy w piątek i w momencie, gdy dostaliśmy ten dokument, wywiesiliśmy go w piątek. I jeżeli chodzi o to, co dostał starosta albo kto dostał kiedy wcześniej dokumenty, do tego się nie odnoszę, bo myśmy go nie otrzymali. Otrzymaliśmy go w ostatni piątek. I te działania, które podjęliśmy, to przede wszystkim chciałem, żebyśmy dotarli do mieszkańców. Chcieliśmy, żeby nasz wydział przygotował tę informację, jak również chcieliśmy również i to przygotowaliśmy, żeby wystąpić do tutaj proboszczów, żeby również dotarli z tą informacją do mieszkańców. Natomiast kwestia powołania i tak jak pani tutaj radna mówi o tym, żeby przygotować takie ekspertyzy, musimy to zrobić i musimy to przygotować, ale na dzień dzisiejszy proszę zwrócić uwagę i proszę sobie policzyć te dni od piątku, a nie liczyć od 13, kiedy wojewódzki konserwator do nas to nie dotarł. Do nas dotarło dopiero w ostatni piątek. Proszę bardzo, pan Ciepliński prosi o głos. Słychać mnie? Witam jeszcze. Tak. Panie burmistrzu, bo tutaj pan wspomniał właśnie o tych mieszkańcach, żeby pisali. Tam radna Katarzyna też już podkreślała, żeby działać. Ja powiem tak, no wiemy dobrze, jak instytucja tutaj działa, konserwatorska i tak dalej. I obawiam się, że no sami sobie nie poradzimy z tym problemem. Że o drugiej będą najpóźniej, więc ja od razu zaczynam robić. Ja już mam floroty namoczone, kochanie. Pani Katarzyny, proszę wyłączyć mikrofon. Panie burmistrzu, dlatego naprawdę tutaj prosiłbym, nawet tutaj nawołuję, żeby powołać jednak ekspertów w tej sprawie od dziedziny właśnie tutaj konserwatorskiej, bo my sobie sami na pewno nie poradzimy z tą instytucją. Tu muszą być eksperci, powołani eksperci typowo znający się właśnie na tych wszystkich procedurach konserwatorskich, bo sami wiemy, co tutaj jest z willami i z innymi tutaj właśnie zabytkami, a tu jeżeli no włożą całą Rabkę, przepraszam, ten duży obszar rabczański, no to co było tam wspomniane w tym piśmie, kto tam napisał właśnie, że no będzie masakra dla tych mieszkańców i dla nas też, prawda? Także tutaj eksperci muszą być. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni radni, no rozmawiamy o tym, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wy teraz mając sesję, żebyście przyjęli taką rezolucję. Nic nie stoi na przeszkodzie, że po prostu tego nie akceptujecie, że się z tym nie zgadzacie. Ja ze swojej strony te działania na pewno podejmę, ale również tak samo wy jako radni możecie te działania podjąć. Mamy również i myślę, że tak samo będziemy postarali się dotrzeć również i do posłów, i do senatorów bezwzględnie, bo to, co pan Marek przed chwilą powiedział i to, o czym pani Kasia wcześniej powiedziała, to dla Rabki to jest ograniczenie, to nie jest rozwój dla tego miasta. W tym momencie my zostaniemy po prostu ograniczeni i temu na pewno będziemy przeciwdziałać. Możemy taką rezolucję przygotować. Dobrze, proszę bardzo, pan Marek jeszcze. Pan Ciepliński jeszcze, proszę. Tak, to prosiłbym bardzo w trybie pilnym taką rezolucję przygotować, panie przewodniczący, ewentualnie panie burmistrzu, żeby to no, szło jak najszybciej, no, w trybie pilnym. Byłbym za tym, żebyście państwo to przyjęli dzisiaj nawet. No ja też jestem za. Proszę państwa, technicznie praktycznie jest to dzisiaj
będzie trudne, natomiast ja bym proponował po skonsultowaniu z panią prawnik przygotować taką opinię, a państwo, żebyście dzisiaj podjęli taką chęć tej pozytywnego zaopiniowania tej petycji. Po prostu każdy z was w międzyczasie by podpisał, bo w tej chwili naprawdę nie będzie na to możliwości. A muszę taką petycję skonsultować z panią mecenas, żeby po prostu ona miała ręce i nogi. Czy zgoda będzie, jeżeli my tą petycję przygotujemy i damy państwu poszczególnym po kolei do podpisania? Proszę bardzo, pan burmistrz. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pan ma głos wyłączony. Dziękuję, już włączyłem. Dziękuję. Ale szanowni państwo, rezolucja nie musi zawierać opisu wszystkiego. Rezolucja może to być, że państwo jako rada nie wyrażacie akceptacji, a załącznikiem może być ten dokument. Panie burmistrzu, ja proponuję, w związku z tym, jako gospodarz miasta i myślę, że z tej racji, z tej funkcji, proponuję, żeby pan stworzył taką petycję, takie pismo, a my jako rada to podpiszemy jak najbardziej i będziemy walczyć razem z panem. To jest moja propozycja. Myślę, że wszyscy radni są za tym. Nie będzie, jeżeli pan wyjdzie z inicjatywą, a my jako radni to, że tak powiem, przypieczętujemy. Przecież o tym mówimy. Cały czas o tym mówimy. Rezolucja rady, mogę w tym współuczestniczyć jak najbardziej, ale jeżeli jest to rezolucja rady, to w tym momencie powinna ona być właśnie no, ze strony rady. Ale nie ma problemu. Ja postaram się pomóc jak najbardziej. Dobrze, panie burmistrzu, bo chodzi o to, że ja uważam, że każda rezolucja musi być skonsultowana z prawnikiem, musi mieć ręce i nogi. W związku z tym chciałbym, panie Marku, zaraz, już, chciałbym, żeby ta rezolucja była po prostu przemyślana i wtedy bym państwu przedstawił do podpisu, ale my dzisiaj automatycznie przyjmujemy jednogłośnie, przez aklamację można powiedzieć, że taka rezolucja ma być przygotowana w najbliższym czasie i przesłana. Czy o to pani chodzi, pani radna? Pani Ola? Panie przewodniczący, oczywiście jako radni musimy się włączyć w pracę nad tym, żeby uchronić tą część Rabki przed zakusami pana konserwatora. I myślę, że jak najbardziej. Nie może pan wypowiadać opinii wszystkich. Myślę, że powinno być głosowanie nad wnioskiem. Czyli czy każdy radny popiera taką pracę i taką inwencję, jeżeli chodzi o stworzenie tego typu po prostu uchwały, żeby podjąć decyzję i żeby była kiedy zrobić w tym kierunku. Wobec powyższego technicznie, kiedy pani chce tą uchwałę przygotować? No, kiedy? Fizycznie, kiedy pani chce tą uchwałę, jeżeli mamy podjąć dzisiaj przez głosowanie i że ona ma być poprawna? Proszę pani Olu, niech się pani wypowie. Proszę pan Marek Ciepliński. Panie przewodniczący, ja w takim razie składam wniosek o sesję nadzwyczajną, gdzie moglibyśmy zaprosić ekspertów powołanych w trybie pilnym w sprawie właśnie tutaj tego opinii konserwatora. A tutaj no uchwałę to proszę no jest tam pani prawnik, niech przygotuje szybko taką uchwałę, a nie zwalać tutaj na panią radną Olę, prawda? Więc tu składam wniosek o sesję nadzwyczajną, na którą zaprosimy w trybie pilnym ekspertów powołanych przez pana burmistrza. Proszę państwa, mamy czas. Panie przewodniczący, wyłączymy im głośnik. Nie mam głośnika niestety, dlatego korzystam tutaj z kolegi laptopa. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja zgłosiłam wniosek, nie uchwałę. Wniosek, żeby radni przegłosowali, jeżeli chodzi o zajęcie stanowiska dotyczącego właśnie prac konserwatorskich. Chodzi mi o wniosek, żeby było, że cała rada chce, akceptuje i będzie działać razem z burmistrzem. To jest wniosek, nie uchwała. Ale jeżeli wniosek ma głosować, to musi wiedzieć, co w tym wniosku jest.
No, proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni. Nie słyszę pana. Myślę, że to zaproponował pan panie sesji nadzwyczajnej. To jest dobre rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że nic nie słychać, panie burmistrzu. Kompletnie nic nie słychać. Dalej nie słychać. Kurczę, to ja już nie wiem. Teraz słychać. Teraz ja nie słyszę też nikogo. Teraz słychać. To może ja powtórzę jeszcze. Dobrze, dobrze. Panie przewodniczący, szanowni radni, to co powiedział pan Marek Ciepliński, ja jestem tego samego zdania, że zwołanie tej sesji nadzwyczajnej, krótkiej, ona nie musi trwać długo przecież, natomiast myśmy w dzisiejszym porządku obrad nie mieli żadnej rezolucji. Natomiast jeżeli to będzie, że poruszone to zostało na sesji, że to było w porządku obrad i że Rada zajęła się tą sprawą, to dla mnie jako burmistrza jest to naprawdę bardzo mocny argument właśnie w tych dyskusjach dotyczących przyszłej tej strefy urbanistycznej związanej właśnie z tym, co próbuje wprowadzić u nas konserwator zabytków i jak ta strefa miałaby wyglądać. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, my nie jesteśmy za tym, żeby jakąś sesję nadzwyczajną zwoływać. Wystarczy wystąpić z wnioskiem, że się sprzeciwiamy takiej decyzji konserwatora wojewódzkiego i chcemy podjąć kroki w tym kierunku, a nie że jakąś sesję nadzwyczajną. Po co? Napiszemy wniosek, który formalnie wszyscy się zgadzamy z nim, podpiszemy i wystarczy, nie trzeba żadnej sesji zwoływać ekstra. Takie jest nasze zdanie tutaj radnych. Dobrze, dziękuję pani radnej. Ja tylko chciałem nadmienić, że pomysł sesji nadzwyczajnej jest sensowny ze względu na to, że my nie możemy sobie tak przyjąć bez stosownej uchwały jakąś tam rezolucję. Musi naprawdę być to na sesji i musi być to przegłosowane oficjalnie. Dlatego jeśli byście Państwo nie mieli nic przeciwko temu, to 4 lub 5 byłaby sesja nadzwyczajna, w której byłaby tylko ta rezolucja opracowana i może jeszcze jakieś informacje szczegółowe lub spotkanie, jeśli się nam uda, z jakimiś biegłymi, którzy by nam pomogli w tej sprawie. Ja mam tylko pytanie, czy w nowym statucie jest takie określenie jak sesja nadzwyczajna? Tak, no, proszę. A druga sprawa, jeszcze mam takie pytanie. Możemy nie kończyć dzisiejszej sesji, tylko przełożyć zakończenie na przykład na 2 albo 3 i wtedy kontynuować. Pani radna, statut mówi, że można zwołać dodatkową sesję na wniosek. Na wniosek radnych. W związku z tym, jeżeli Państwo uważacie, że taką sesję trzeba zwołać, ja jestem osobiście za. I tą kwestię możemy przegłosować, czy zwołujemy dodatkową sesję, czy nie. Uważam, że na tej sesji wtedy by taka rezolucja została zaakceptowana lub nie. Mielibyśmy jeszcze, może uda się nam spotkanie z kimś biegłym ekspertem, czy z kimś, kto by nam jeszcze coś doradził. I wtedy mielibyśmy pełen ogląd sytuacji. A czy my mamy czas, pani przewodniczący? Do szóstego mamy czas. No właśnie, a 4 pan proponuje spotkanie w tej sprawie. To kiedy? 1 we Wszystkich Świętych? Ja uważam, że tak jak powiedziałam, dzisiaj może też wpadł wniosek. Wniosek, a w tym momencie musimy podjąć jakieś działania, bo nie mamy za mało czasu. Za mało czasu mamy.
Panie przewodniczący, w ogóle dzisiejsza sesja z tym, z jakim mamy problemy z łączem, ze słyszalnością, myśmy na przykład w ogóle nie słyszeli pani Kasi Karkuli, to co przeczytała, dlatego też bym prosiła, żeby ona to co przeczytała udostępniła nam radnym do wiadomości na piśmie. Ja chciałam tylko zakończyć, bo po prostu wychodzę. Chciałam tylko podać telefon jako pomoc Młodzieżowej Rady, która bardzo chętnie w czasie pandemii daje swój telefon dla ludzi starszych, chorych, samotnych. Telefon ma służyć do kontaktów i do pomocy dla tych ludzi. Czyli można zadzwonić pod ten numer, poprosić o zrobienie zakupów, zapłacenia rachunków, może i nawet pójścia do apteki. Proszę o przekazanie tego telefonu. To jest Rada Młodzieżowa. 535 388 830. Dziękuję wszystkim kolegom, panu burmistrzowi, pani Starnik. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. W związku z tym, że mamy mały pad, to w takim razie pytanie, bo gdybyśmy organizowali sesję nadzwyczajną, czyli dodatkową, na wniosek radnych, to musielibyśmy ją zrobić najpóźniej 5. Nie da się wcześniej ze względu na to, że obowiązuje nas statutowy okres 7 dni o informacji, o przedłożeniu materiałów na tę sesję. No. I dzisiaj musielibyśmy tą rezolucję napisać, dzisiaj musielibyśmy Państwu rozesłać, żebyście Państwo mogli 5 uczestniczyć w sesji i ją akceptować lub nie. Więc co? Co ja mam zrobić z takim orzechem? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni radni, to jest za poważna sprawa. My tego jak nie zrobimy, to w pewnym momencie będzie za późno i pole manewru jest niestety niewielkie. Ja państwa namawiam i proszę, tak jak tu przewodniczący powiedział, żeby taką sesję zwołać nadzwyczajną. Ona będzie krótka. Natomiast to, co pan przewodniczący powiedział, że takie informacje, żeby przesłać dzisiaj radnym, to jest możliwe i realne. Dobrze. Będziemy głosowali to podejmujemy w takim razie sesję dodatkową na 5. Powiedzcie tego państwo, ci co jesteście na foni, w jakim czasie byście chcieli, do południa czy po południu? Proszę bardzo. Słyszycie mnie państwo? Po południu. Do południa, dobra. Po południu. Po południu możemy dodać nam czasu, bo 6 musimy już przesłać wszystko. Proszę państwa, w związku z tym... Panie przewodniczący, aby się faktycznie zastanowić nad tym, żeby nie kończyć tej dzisiejszej sesji i zakończyć... Wtedy nie pomoże wam to jakoś lepiej? Ja by pani mecenas powiedziała coś na ten temat. Szanowni państwo, jeśli mogę dojść do głosu. Jeżeli chcecie podejmować rezolucję w formie uchwały, no to ona musi się znaleźć w porządku obrad. Jeżeli przerwiecie sesję, a będziecie chcieli ją kontynuować na przykład jutro, to nic nam nie zmienia, bo i tak nie mamy podstaw formalnych do tego, żeby na tym etapie sesji, która będzie jedynie kontynuowana, a nie będzie nową sesją, nie dołożyć do porządku obrad. No to, bo idąc tym tokiem myślę, nie moglibyście go dołożyć teraz, no ale z przyczyn formalnych już nie mam. Nie jest to możliwe, więc lepszym rozwiązaniem, które też pozwoli na to, żeby taką rezolucję no, z głową napisać, a nie konstruować ją na gorąco w pośpiechu, jest jednak to, żeby tak jak pan przewodniczący powiedział, dzisiaj wysłać do państwa materiały z zawiadomieniem o tej sesji, która się odbędzie za tydzień i wtedy państwo spotkacie się znowu online tak naprawdę tylko po to, żeby obradować nad tym jednym punktem. Mogliby zgodzić się na opóźnienie. I jest jeszcze dodatkowe pytanie. Czy państwo radni nie mielibyście, wiem, że ustawowy czas statutowy nas obowiązuje 7 dni. Jeżeli my byśmy przygotowali taką rezolucję na przykład jutro, a już ten dzień mija dzisiaj, nie? I jutro wam z opóźnieniem jednego czy ten dnia przedstawili, czy...
Proszę bardzo, pan Marek. Panie przewodniczący, ale jeżeli zwołujemy sesję nadzwyczajną, bo tu chodzi o dobro mieszkańców. Nie ma, sesja dodatkowa. Dodatkowa w trybie pilnym, bo tutaj chodzi o życie mieszkańców, prawda, bo będą mieć utrudnienia. Więc ja uważam, że tutaj no, nie możemy czekać w kolejnym, jest naprawdę sprawa bardzo pilna. Tu chodzi o dobro mieszkańców zamieszkujących te obszary, prawda? Ktoś podważy zasadność podjęcia tej rezolucji. Dobrze, proszę państwa, zwołujemy sesję dodatkową na 5. Rezolucję spróbujemy z panią mecenas przygotować dzisiaj. Spróbujemy państwu przekazać na maila treść tej rezolucji. Wy na sesji możecie te skorygować tą rezolucję. Włączone mikrofony. Możecie skorygować tą rezolucję i wtedy dopiero ją na tej sesji dodatkowej przyjmiemy. Nie ma innej możliwości. Proszę państwa, wobec Marku kończmy już tą dyskusję. Proszę. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, tylko na tą sesję bardzo bym prosił jeszcze zaprosić jakichś specjalistów, czyli ekspertów od zabytku. Panie Marku, a przecież o tym mówiłem 5 minut temu, że spróbujemy zrobić sesję dodatkową, przygotować tą rezolucję i spróbujemy kogoś, jakichś ekspertów, jakichś biegłych ludzi w porozumieniu z wydziałem, z panem burmistrzem czy z kimś, no wspólnie zaradzić jakoś, żeby coś wam jeszcze rozjaśniło sprawę. Uwaga na włączone mikrofony. No. Dziękuję ślicznie. Proszę państwa, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 16. sesję 8. kadencji Rady Miasta. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia 5. O terminie dostaniecie powiadomienie. Do widzenia.